Biznes Cafe Podcast, odcinek 27. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Biznes Cafe Podcast. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej dziedzinie, która być może Ciebie interesuje, być może Ciebie kręci, ponieważ każdy z odbiorców tego podcastu może mieć zupełnie inne podejście do inwestowania w swoją przyszłość. Część z nas być może inwestuje w budowanie własnego biznesu, opartego na przykład na pasji, opartego być może na potrzebach rynkowych. Część z nas natomiast inwestuje na przykład w nieruchomości, ale są też osoby, które interesują się inwestowaniem w instrumenty finansowe, na przykład waluty albo kruszce, tak jak na przykład złoto. I ostatnio, w ciągu ostatnich lat rozwinął się bardzo temat jakby zupełnie nowego instrumentu finansowego, w który też można inwestować, zwanego kryptowalutą. Na pewno obił Ci się o uszy już ten termin kryptowaluta, dlatego że media, zarówno społecznościowe, jak i klasyczne, rzucają tym tematem cały czas w nas i pojawiają się jakby skrajne opinie. Na pewno zauważyłeś, że jedni mówią i krzyczą bardzo głośno, że jest to jedyna okazja teraz właśnie, żeby inwestować w kryptowalutę, dlatego że rośnie w bardzo szybkim tempie, idzie w górę i teraz jest ten moment, żeby kupić dużą ilość tej kryptowaluty, ponieważ za jakiś czas będziemy już właśnie bogaci. Inni natomiast twierdzą, że właśnie ci, którzy inwestują w tym momencie na tym rynku, są głupcami, dlatego że to jest bańka finansowa, która po jakimś czasie pęknie i każdy, kto włożył pieniądze, choćby nawet małe, w ten projekt, po prostu wszystko straci. Więc gdzie jest prawda? Czy te dwa skrajne punkty, czy któraś z tych stron ma trochę racji, a może ma zupełną rację? Jest dużo zamieszania związanego właśnie z tym tematem. Kilka miesięcy temu, też chyba około 2 miesięcy temu, od momentu, kiedy nagrywam ten podcast teraz, było jakby takie zawahanie na rynku kryptowaluty, jakby szczególnie Bitcoin, bo tak się nazywa jedna z nich, taka główna, straciła dużo na wartości i wywołało to pewną taką falę paniki, krytycyzmu. I dlatego dzisiaj postanowiłem porozmawiać z człowiekiem, który jest praktykiem w tej dziedzinie, czyli inwestuje już dosyć długo na tym rynku, ale oprócz tego, że inwestuje, codziennie śledzi ten temat, uczy się na ten temat bardzo wiele i dzieli się tą wiedzą w internecie. Czyli możemy być takimi inwestorami, którzy włożą pieniądze i chcą po prostu uzyskać ten zysk, ale niekoniecznie chcemy się tego uczyć. Natomiast tutaj mamy dzisiaj człowieka, który właśnie na ten temat wie, powiedziałbym, prawie wszystko. Dlatego, że zadawałem mu bardzo szczegółowe pytania odnośnie tego, na przykład, czym jest kryptowaluta? Czy jeżeli na przykład wyłączą prąd, to kryptowaluta przestanie istnieć? Jak to się w ogóle dzieje? Jak powstaje kryptowaluta? Jaka jest wartość tej kryptowaluty? Czy jest w ogóle jakaś wartość? Jak inwestować w taką, na takim rynku, żeby nie stracić? Jak przygotować się? Na co być przygotowanym podczas takiej inwestycji? I właśnie podczas tej rozmowy będziesz mógł wyrobić sobie zdanie na ten temat. Także zapraszam Cię do tej rozmowy, a rozmawiał będę z Adamem Pyszem. Adam Pysz był już gościem 6 odcinka Biznes Cafe Podcastu, gdzie mówił o budowaniu relacji. To wiąże się z doświadczeniem, które ma w pomocy swoim klientom w podrywaniu. Więc ma doświadczenie w podrywaniu, ma doświadczenie w budowaniu relacji, a także teraz okazuje się, że jest całkiem dobrym specjalistą właśnie w inwestowaniu w kryptowaluty. Adam Pysz. Adam Pysz ma swoją własną stronę internetową odnośnie właśnie inwestowania. Sprawdź koniecznie stronę investor-online.com. Tutaj będziesz mógł zobaczyć jego wpisy, informacje, będziesz mógł sprawdzić, co ten człowiek wie na ten temat. Wejdź również na jego profil Facebooka, facebook.com/investor.online.pl. Tam również znajdziesz więcej informacji na temat Adama. A już teraz zapraszam Cię na rozmowę
właśnie na temat inwestowania w kryptowaluty z Adamem. Adam, mam wrażenie, że ty jesteś właśnie takim człowiekiem, który jak się czymś zainteresuje, to wchodzi w ten temat głęboko, uczy się, szuka i potem staje się w tym specjalistą. Udowodniłeś to w 6 odcinku Biznes Cafe, w którym mówiłeś o uwodzeniu nie tylko kobiet, ale też w biznesie innych ludzi, w jaki sposób budować dobrą relację. I dałeś bardzo dużo wartości ludziom, którzy poszukują właśnie tego typu informacji. To znaczy, potrafisz bardzo jasno, przejrzyście i klarownie wyjaśnić, na czym to polega. I dlatego dzisiaj jesteś też gościem, bo pomimo tego, że zainteresowałeś się kryptowalutami i inwestowaniem na giełdzie właśnie kryptowalutowej dosyć niedawno, bo wspomniałeś chyba 2 lata temu ten temat gdzieś tam ci przemknął, to jednak poświęciłeś, z tego co widzę, sporo swojej uwagi, czasu na to, żeby się dobrze z tym tematem zapoznać, nauczyć i stać się specjalistą. Dobrze czuję ciebie? Tak, słuchaj, jeżeli wiadomo, że tyle tematów jest wokół nas, że nie wszystkim jesteśmy się zająć i nie ma sensu w ogóle jakby być we wszystkim ekspertem i we wszystkim specjalistą, ale kiedy czuję, że naprawdę jakiś temat może dotyczyć mnie i mojego życia, to rzeczywiście chcę się w tym zagłębiać, tak? Tak było w pierwszej branży, w której dalej działam, po prostu mocno wpłynęła na moje życie, na mój cały rozwój osobisty i tak samo teraz, wiadomo, że finanse są rzeczami, które dotyczą nas wszystkich i kiedy zobaczyłem w ogóle na czym w ogóle jaka technologia zaczyna wchodzić w nasz świat, może mieć odzwierciedlenie w naszym życiu, jak to może po prostu zmienić naprawdę postrzeganie i zastosowanie odnośnie tego, z czego korzystamy, no to uznałem, muszę się tym bardziej zainteresować, tak? To jest po prostu rzecz, która może bardzo zmienić nasze życie i najlepiej w tym uczestniczyć. Właśnie, wiesz, bardzo dużo osób chce właśnie uczestniczyć w czymś, co jest nowe, coś, co wchodzi. Szczególnie my Polacy, tak się ostatnio dowiedziałem, że my jesteśmy bardzo, lubimy innowacje, lubimy rzeczy nowe. Lubimy wchodzić w rzeczy, które dopiero wchodzą na rynek, bo widzimy w tym okazję. I my jesteśmy często takimi oportunistami. I dużo, wielu z naszych rodaków tutaj właśnie słyszy o kryptowalutach i są różne głosy. Jedni mówią, wchodzimy w to, bo to jest właśnie na fali, teraz można zarobić i skupiają się na tym, że można spory pieniądz na tym zrobić i osiągnąć sukces tutaj. A jest druga część oczywiście takich bardzo mocnych sceptyków, którzy mówią, bańka, to wszystko pęknie, wszyscy stracą, nie wchodźcie w to. Po której stronie ty byś się postawił? Powiem ci właśnie, bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Z jednej strony powiem ci, że ludzie wchodzą w kryptowaluty w ogóle nie wiedząc, czym one są, na jakiej zasadzie to działa i w ogóle po co to jest. Zainteresowali się tym głównie dlatego, że ich cena naprawdę bardzo mocno wzrosła, szczególnie teraz w poprzednim roku, w 2017 roku i tak naprawdę każdy to olewał, tak? Kiedy zobaczysz, naprawdę są tak potężne wzrosty i można tak duże pieniądze na tym zarobić, no tak, by to, no, to nie patrzeć, no ludzie często no, są chciwi, pazerni no i chcą szybko się wzbogacić i tak, bo zawsze jest i będzie. No i głównie z tego powodu zainteresowali się kryptowalutami, zaczęli w to jakby inwestować w ogóle nie wiedząc w co inwestują, dlaczego, po co, jakimi to się prawami kieruje i jak to wszystko wygląda. I powiem ci tak, w kryptowalutach, tak w każdej branży, no trzeba się uczyć, trzeba się interesować, aby móc się po tym wszystkim poruszać, tak? Tutaj nie ma mowy o tym, że działamy na podstawie tego, co nam się wydaje, albo gdzieś tam na jakichś grupach 15 osób coś to napisało, no to my podejmę na tej podstawie jakieś decyzje. Tutaj jednak trzeba się uczyć, śledzić, dowiadywać się między innymi na czym, jak to wszystko funkcjonuje. Tak w każdym biznesie, tak? Tu nie o to chodzi, że jak prowadzimy biznes, to po prostu działamy na podstawie tego, co nam się wydaje, tylko uczymy się, co jest skuteczne, co przynosi efekty, no aby po prostu nie działać w ciemno, bo jakby na to nie patrzeć, no można mieć szczęście raz tam, czy tam drugi raz, no ale wcześniej czy później, no nie da się całe życie operować na szczęściu, czy tam na jakimś fuksie, delikatnie mówiąc. Czyli jak zapytałem cię, po której stronie barykady byś się postawił, to z jednej strony mówisz o pewnej ostrożności, z drugiej strony jednak inwestujesz na tej giełdzie. Tak, trzeba oczywiście podchodzić w ten sposób ostrożnie, ponieważ no tutaj mamy do czynienia jakby z rynkiem finansowym, tak? Czyli z jednej strony są naprawdę fajne projekty, na których można zarobić, a z drugiej strony są osoby, które chcą się dorobić kosztem innych. I tutaj można bardzo łatwo polec. Ja powiem ci tak, z racji tego, że jestem też od wielu lat jestem związany z rozwojem osobistym, ja tu dostrzegam pewne rzeczy. Z jednej strony ludzie mówią na różnego rodzaju szkoleniach, czy tam właśnie jacyś coachowie,
mówią, że trzeba przechodzić swoją strefę komfortu, trzeba iść do przodu, nie wolno się bać, trzeba brać życie w swoje ręce, tak? Trzeba doświadczać nowych rzeczy, nabierać doświadczenia, a w momencie, kiedy powstaje chociażby taka technologia jak blockchain, kryptowaluty i powstają nowe możliwości, z których możemy jakby korzystać albo no, z których możemy być częścią, to jednak dużo osób mówi nie, zostań, trzymaj się tego, co kiedyś było, trzymaj się tych starych metod inwestycyjnych, które kiedyś były, nie dotykaj do tego, bo to pewnie jakaś ściema, jakaś bańka z daleka, tak? Więc no ja tutaj tak, z jednej strony uważam, że jednak trzeba jakby dostrzegać nowe możliwości, wychodzić poza tą swoją strefę komfortu i dostrzegać nowe możliwości, a z drugiej strony jednak trzeba no, uważać, no bo okej, może być naprawdę bardzo fajnie, a z drugiej strony możemy trafić na osoby, które jakby na to chcą nas tylko oszukać, tak? I możemy na tym popłynąć. Ja to porównałem do bardzo fajnej sytuacji, jeśli chodzi o na przykład zmianę pracy, tak? Niektóre osoby są takie, które na przykład nie znoszą swojej pracy, tkwią w swojej pracy i cały czas na nią narzekają. No i jedne osoby powiedzą, dobra, zmień pracę, tak? Albo otwórz swoją firmę. No i co się z tym wiąże? Oczywiście nie zrobimy czegoś takiego, że zrzucamy pracę z dnia na dzień, dobra, znajdę sobie pracę w ciągu miesiąca czy w dwóch, tak? No to nie jest tak. Wiadomo, że jeżeli nie podoba nam się jakaś nasza praca albo chcielibyśmy otworzyć biznes, to na początku oczywiście trzymamy się swojej pracy, bo to jest jakby nasze źródło dochodu, tak? W tym czasie orientujemy się, gdzie jest inna, może jakieś inne może stanowisko możemy zdobyć albo gdzie możemy, w jaki sposób możemy się przekwalifikować albo jaki biznes możemy otworzyć, na co jest teraz zapotrzebowanie. Czyli jakby stopniowo zaczynamy się interesować albo szukać innej możliwości, gdzie możemy znaleźć pracę, a nie zrzucamy pracę i dobra, niech się dzieje, co chce. może coś się uda mi znaleźć, tak? Tak samo chociażby, nie wiem, jak wyprowadzką do innego kraju, tak? Też nie robimy takiej motywy, dobra, rzucam pracę, biorę walizkę, wjeżdżam do innego kraju i coś się tam znajdzie, jakoś to będzie. Tylko też oczywiście człowiek zaczyna się interesować, jak wygląda sytuacja w danym kraju, na co trzeba zwrócić uwagę. No jednak trzeba się do tego przygotować. I tak samo tutaj z tym rynkiem kryptowalut. To też nie o to chodzi, że Bitcoin leci w górę, czy tam inne kryptowaluty, no to bierzemy wszystkie swoje oszczędności, wpłacamy i będziemy bogaci, tak? Oczywiście można powoli zacząć się interesować tym tematem, można zacząć powoli wpłacać te pieniądze, no ale też trzeba brać pod uwagę to, że mamy jakąś na przykład swoją firmę, mamy swoje oszczędności, mamy swoją pracę i to nam da jakby takie poczucie bezpieczeństwa, tak? I taką stabilność, ale w międzyczasie możemy uczyć się nowego rynku, inwestować tam swoje pieniądze, ponieważ naprawdę dają nam naprawdę duże możliwości. Siedząc cały czas, jakby trzymając się tych samych jakby metod, co były 5, 10, 15, 20 lat temu, no to jakby no pojawiają się nowe możliwości, a my dalej się trzymamy tego, co było kiedyś, mm-hmm. tak? No. Czyli pojawiają się możliwości, pojawia się możliwość przede wszystkim zdobycia dużych pieniędzy. Tak. I no, w pewnym sensie pewna chciwość się pojawia w wielu osobach, że skoro tak szybko to rośnie, skoro inni ludzie to robią, to teraz ja też muszę to zrobić. I czasami działamy nierozsądnie zupełnie, bo gdyby ktoś powiedział, ile masz oszczędności dzisiaj na przykład, no 10 tysięcy, to wpłacaj szybko, otwieraj biznes, wszystko inwestuj, co do każdego funta, prawda, i jedziesz z biznesem, no to może byś się zastanowił, no dobrze, ale jaki biznes, ale jaki produkt, ale kto to ode mnie kupi, nie, może byś sobie zadał te pytania. A czasami z tymi walutami, jak patrzymy, że inni wszyscy wchodzą, kupują, to może też jest takie podejście bez rozsądku, że ja nie muszę się uczyć, nie mam na to czasu, to rośnie, więc na pewno zarobię na tym. Więc chciałbym, żebyś mi powiedział na to pytanie teraz odnośnie ciebie. Co ciebie pociągnęło, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o tym? I później, jak mi na to pytanie odpowiesz, to też porozmawiamy o tym, skąd się w ogóle te kryptowaluty wzięły, jak to działa. Ale na początek chcę dowiedzieć się właśnie, co ciebie wciągnęło w ten temat. Okej, już ci odpowiem zaraz na to pytanie, jeszcze wrócę delikatnie, bo tak jak powiedziałeś, na przykład chodzi o otwieranie biznesu, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś tam pieniądze i chciałby otworzyć biznes, to wiadomo, że tego nie zrobi tak z dnia na dzień. Jednak tutaj trzeba to dowiedzieć, w jaki sposób się otwiera ten biznes, co należy zrobić, no kolejne kroki, w jaki sposób otworzyć ten biznes, w jaki sposób go prowadzić. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zainwestować w nieruchomości, czy tam jakieś tam metale szlachetne, w złoto, czy cokolwiek, to też nie zrobimy takie motywu, że mamy jakieś tam, nie wiem, 10 tysięcy i dobra, no to kto mi da kredyt, bo ja chcę kupić nieruchomość, tak? Wiadomo, że trzeba też się interesować, na jakiej zasadzie to działa. No, wiadomo, ludzie jeżdżą po to jeżdżą na szkolenia, po to poznają ludzi, dowiadują się, zaczynają czytać książki, szukać informacji na ten temat, aby później, jeżeli wchodzą w jakąś branżę, żeby no,
nie działać w ciemno, tak? Bo to też nie wystarczy, że przeczyta się jedną książkę, nie wiem, Kiyosakiego o nieruchomościach i zaraz, dobra, jestem inwestorem, tak? Albo jestem landlordem i będę wynajmować mieszkanie, będę z tego miał pieniądze. Ale tylko dodam tutaj, że właśnie tak często jest, że ludzie przeczytają jedną książkę na dany temat i wydaje im się, że już wszystko wiedzą, pomimo tego, że praktycznie nie zdobyli żadnego doświadczenia. Ale ta książka jest tak przekonująca i tak napisana, że wydaje nam się, że to jest wszystko po prostu takie proste. Wystarczy zrobić dokładnie to, co zrobił ten gość w książce. Tak, no bo wiadomo, te książki są tak napisane, że no ludzie jakby no nabierają motywacji, chęci do działania, jakby dostrzegają jakby, o kurde, rzeczywiście tak można, tak się da, jest jakaś inna droga. I jest to naprawdę fajne, aby zwrócić czyjąś uwagę na dany temat. Jednak jak dobrze wiemy, no to nie wystarczy tak, że przeczytamy książkę i zaraz jesteśmy ekspertami, jesteśmy specami, inwestujemy w coś i zaraz zarobimy kupę kasy. Tak samo na rynku kryptowalut. Tu jest właśnie ten i plus i minus. Z jednej strony plusem jest to, że nie trzeba mieć naprawdę żadnego dużego wkładu na to, aby zacząć inwestować. Czyli nawet z bardzo małą kwotą pieniędzy wystarczy, że wejdziemy, kupimy kryptowalutę i już możemy nad nią zarabiać. Tak, w ciągu chwili. No po paręnaście minut, znaczy nie, no trzeba się zweryfikować na giełdzie. Ale chwila, moment, jesteśmy w stanie już być jakby częścią tego rynku. W innych sytuacjach, jak tam w innych rynkach, no to nie jest takie szybkie, tak? Jednak są tam są jakieś tam procedury, czy tam jakieś tam kroki trzeba podjąć i nie zrobiłem tego tak szybko jak na rynku kryptowalut. I no, w innych branżach czasami jest ten jakiś tam minimalny próg wejścia, gdzie nie wszyscy mogą na to pozwolić, muszą czasami odkładać te pieniądze, zbierać, aby dopiero zacząć. A tutaj praktycznie z dowolną kwotą można zacząć. I z jednej strony jest to fajne, bo jest to dostępne dla każdego, a z drugiej strony jest ten minus, że ludzie jakby nie przygotowują się do tego, nie chcą się uczyć, tylko oni chcą już zarabiać, tak? I dlatego wchodzą w to kompletnie nie mając zielonego pojęcia, co robią. Dlaczego ja się zainteresuję tym wszystkim? Ponieważ ja zrozumiałem, że rynek kryptowalut to z jednej strony tak, jest to jakby nowa metoda płatności, czyli kryptowalut to jest tak jakby środek też pieniężny, którym możemy opłacić różnego rodzaju towary, usługi, a z drugiej strony jest to nowa technologia, tak, która może mieć naprawdę zastosowanie. I dużo osób, słysząc o kryptowalutach, w ogóle nie wie, że jest takie coś jak właśnie technologia blockchain, która jest jakby najważniejsza w tym wszystkim, czyli jest jakby to nowa forma przechowywania danych. Czyli blockchain jest to jakby tak nowa forma przechowywania danych, nad którą nikt nie ma kontroli. Czyli nikt nie może tego wyłączyć, nikt nie może tego kontrolować. I jakby no nikt nie jest w stanie tego zatrzymać, tak? Nikt nie jest w stanie tym manipulować. Po prostu tam rzeczy, które się wchodzą do tego blockchainu, już zostają na stałe. Nikt nie może tego sfałszować, kontrolować, wyłączyć. No nic się nie da się zrobić, tak? Więc i to później idąc dalej tym tropem, wykorzystując tą technologię, można naprawdę tworzyć niesamowite rzeczy, z których my dzisiaj korzystamy, ale które należą na przykład do jakichś firm, do instytucji, a dzięki blockchain jest jakby bez kontroli i każdy może z tego korzystać. Będzie to w przyszłości, bo to cały czas się rozwija to wszystko, tak? Będzie to dużo szybsze, łatwiejsze, tańsze, bardziej dostępne. Ja zobaczyłem, zacząłem się po prostu interesować, zobaczyłem, w jaki sposób to może być zastosowanie u nas, w naszym świecie, no to zobaczymy, wow, naprawdę to będzie taka zupełnie jakby zmiana zasad gry, tak? No w jakim sensie? Bo właśnie teraz myślę, że powiedziałaś o bardzo takiej podstawowej rzeczy w tej całej idei kryptowalutach, tak. Czyli alternatywna metoda przechowywania informacji. Powiedziałeś bez kontroli. I kiedy mówisz bez kontroli, to tak trochę się człowiek czasami może zastanowić, bez kontroli. Wszystko można, tak? Tutaj jest miejsce też na różne przekręty, czy nie? Wiesz, jak to, kto z tego może korzystać i czy faktycznie tylko może posłużyć to dobru? Znaczy wiadomo, że to tak nowa technologia, że no są jeszcze zagrożenia, tak? Chociażby ze strony hakerów, bo o ile rynek kryptowalut jeszcze nie jest w żaden sposób regulowany, no bo nie postawisz żadne regulacje, to jest to, że po prostu no, rządy nie były przygotowane na tą całą technologię blockchain, na ten cały ten rynek kryptowalut. Każdy na początku olewał to, to jakaś ściema, to jakiś wymysł, a nagle, kiedy to zaczęło mieć bardzo duże przełożenie, zaczął odpływać tam cały kapitał, ludzie zaczęli się tym interesować, to nagle, ups, nie? Ja się śmieję, że ten blockchain i rynek kryptowalut zaskoczył w ogóle niektóre rządy, jak zima polskich drogowców, tak? Ale powiedz, dlaczego tak jest, że to jest tak atrakcyjne dla ludzi? Dlaczego na przykład system, który już istnieje, system przechowywania informacji, tak jak mówisz, który obecnie istnieje i istniał przez dziesiątki lat,
nagle przestaje je być atrakcyjny, a ludzie szukają czegoś nowego i wchodzą w zupełnie jakaś nowa rzecz, która dla jednych jest śmieszna, dla drugich o co tu chodzi, wiesz? Okej, ja ci podam na przykład takie dwa zastosowania, które mogą być, nawet trzy zastosowania, które mogą być przy wykorzystaniu technologii blockchain. Wyobraź sobie chociażby wybory. Tak? Jedno zastosowanie. Wybory na przykład na prezydenta, czy na jakieś tam urzędy, czy cokolwiek. Ludzie biorą, oddają swoje głosy, no i później są wybory, wszyscy czekają na wyniki, no i później jedni są szczęśliwi, inni są niezadowoleni, zaraz tam posadzają, jakaś manipulacja, oszustwo. Moje głosy i tak się nie liczyły, bo to było z góry ustawione. Tak. Dzięki technologii blockchain ludzie mogą oddać swoje głosy i nikt nie jest w stanie tym manipulować. To jest właśnie, to są informacje zapisane dzięki technologii blockchain. Każdy jakby oddaje swój głos, nikt nie jest w stanie tego sfałszować, skopiować, nic z tym zrobić. Później jest to podliczane, dokładnie wiemy naprawdę ile osób zagłosowało, na kogo zagłosowało, jak to wszystko zrobiło. Nie ma tutaj mowy o żadnej manipulacji. No dobrze, ale przed chwileczką wspomniałeś właśnie, ja się będę czepiał tutaj, bo jasne, chodzi się o to, że każdy, kto słucha teraz tego, a nie zna jeszcze tego tematu na tyle, może mieć takie pytania i powiedzieć tak, no dobrze, ale przed chwileczką powiedziałeś o hakerach. Tak. Nie wystarczy, że jakiś haker gdzieś tam się włamie i wszystko sfałszuje i będzie kontrolował wszystkimi wyborami na całym świecie? Nie, tu nie chodzi o to, że jakieś tam fałszowanie tego wszystkiego, tylko chodzi o to, że hakerzy są łakomi na pieniądze, jakie już się pojawiły na tym rynku. Chodzi o to, że wiadomo, że jeżeli ktoś się włamie do, nie wiem, na jakieś konta bankowe, no to zaraz będzie ścigany, tak? I to konkretnie będzie ścigany. Bo to wszystko jest zabezpieczone, regulowane, chronione i w ogóle. Rynek kryptowalut nie jest regulowany, dlatego jeżeli haker się włamie na jakąś giełdę i ukradnie bardzo dużą ilość pieniędzy kryptowalut, to są kwoty w milionach, tak? To nikt ich nie będzie za to ścigał. Rozumiesz? Tak, nikt ich za to nie będzie ścigać. Każdy się po prostu... giełdy bardzo mocno stawiają na bezpieczeństwo. Tak samo osoby, które programiści, którzy w ogóle tworzą różne projekty na blockchainach, robią wszystko, żeby jak najbardziej zabezpieczyć to wszystko. Nawet powstają firmy, które są stworzone po to, żeby hakować te ich projekty, hakować giełdy. Nawet jakiś tam czas temu opublikowałem na swoim fanpage'u artykuł, w którym jedna z giełd po prostu zatrudniła firmy, aby ich hakerzy po prostu dostali się do niej i próbowali ukraść pieniądze. No i okazało się, że rzeczywiście męczyli się parę dni, w końcu znaleźli lukę i byliby w stanie ukraść pieniądze. Zgłosili to tej firmie, wprowadzili tam pewne korekty, naprawili te błędy, później okazało się, że już no, nie są w stanie już dalej jakby z tego zhakować. Więc jeśli chodzi o hakerów, to na chwilę obecną właśnie jest ten problem, że wiadomo, że no, programiści to wszystko tworzą, programują i, no i mogą być jeszcze jakieś luki, tak? Mogą być jakieś tam błędy w zabezpieczeniach, no i hakerzy tylko na to czekają, aby się gdzieś włamać, ukraść te tokeny, ukraść te kryptowaluty, bo później naprawdę mogą z tego mieć potężne pieniądze, tak? A nikt ich za to ścigać nie będzie. Drugie zastosowanie, jakie ci podam, żebyście zrozumieli dokładnie na czym w ogóle, jaki jest fenomen tej technologii blockchain. Chociażby ostatnio słyszałem taki fajny przykład aplikacji odnośnie samochodów, tak? Wyobraź sobie, w jaki sposób teraz wygląda sytuacja. Kupujesz samochód, wysyłasz jakiś papierek tam, dowód rejestracyjny, czy wysyłasz papierek do urzędu, oni zmieniają dane, wysyłają ci dowód rejestracyjny i to wszystko się odbywa przez urzędy. Teraz wyobraź sobie, że na technologii blockchain powstaje na przykład aplikacja, dzięki której ty, sprzedając swój samochód komuś, posługujecie się właśnie aplikacją na blockchainie. Dane są zapisywane właśnie w blockchainie odnośnie kto jest właścicielem, jaki jest samochód, jaki jest stan techniczny, jaki jest przebieg jego, czym był bezwypadkowy, jeżeli tak, to jakie uszkodzenia tam były. Czyli cała historia jest zapisywana do blockchaina i nikt nie jest w stanie tym manipulować. Czyli ty od samego początku, kiedy samochód na przykład wjechał z fabryki, masz podgląd do całej danej historii samochodu i wiesz wszystko, co się działo, jakie były serwisy wykonywane, kiedy były jakieś problemy, jakieś wypadki, uszczerbki, czy były jakieś tam wymiany, naprawy, duże robione, małe, duże. I masz wszystko czarno na białym napisane, nikt w stanie kombinować z tym, nie jest w stanie manipulować tym wszystkim. Nikt nie jest w stanie kombinować, no to wyjaśnij mi to, bo informacja bez względu na to, czy na papierze, czy w komputerze szczególnie, jest gdzieś przechowywana, w jakimś miejscu. I przeważnie to są jakieś serwery, jakieś centralne, czy rządowe, czy jakieś inne serwery, gdzie te wszystkie informacje leżą sobie, ewentualnie są skopiowane w kilku miejscach, żeby było bezpiecznie. I teraz, no, informacją zawsze można zmanipulować, nie? Więc dlaczego mówisz, że teraz tutaj nie można manipulować? Jak to działa, że nie można zmanipulować blockchaina?
Czytałem, że tak bardzo szczegółowo tego nie będę objaśniał, bo ja też nie jestem żadnym programistą, więc staram się w taki przystępny sposób wytłumaczyć. Chodzi o to, że blockchain to jest właśnie łańcuch bloków, tak? Są tworzone bloki, w których zapisywane są dane, zapisywane są informacje. I to mogą być informacje odnośnie dokonywanych transakcji, tak? Jeżeli mamy do czynienia ze środkiem płatniczym, to mamy zapisywane informacje odnośnie tego, kto, komu, ile przesłał pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakimś tam oprogramowaniem lub z jakimiś takimi rzeczami, to tam mogą zapisywane dane właśnie być odnośnie chociażby tego samochodu, tak? Rok produkcji, jakie tam naprawy, jaki przebieg i w ogóle kto jest właścicielem, ile był właścicieli i w ogóle. I w tym bloku jest zapisywana odpowiednia ilość informacji. Później ten blok jest szyfrowany, już się nic z tym nie da zrobić. Rozumiesz? To jest później przez wiele komputerów jest szyfrowane i nikt z tymi informacjami nie da się zrobić. Później powstaje kolejny blok i do tego kolejnego bloku wpadają kolejne informacje. Tylko co najlepsze, ten nowy blok ma jakby oznaczenie tego poprzedniego, czyli jest dokładnie pokazane, który blok był po kolejnym. Jakby jest jakby taki łańcuch bloków. W każdym bloku są zawarte pewne informacje odnośnie tego, co się wydarzyło. Możemy do tego zajrzeć, zobaczyć, co się znajduje w tym bloku, jakie informacje, jakie transakcje tam zostały zawarte, ale nie da się tam wejść, nie da się niczego poprawić, zmienić, zmanipulować. I to jest właśnie ten chain, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że na przykład budujemy łańcuch, tak? Mamy jedno ogniwo, wkładamy drugie ogniwo i kiedy jest zagniemy, to już się trzyma. I teraz gdybym chciał, i są następne, i teraz gdybym chciał jedno z nich wyciągnąć, to ja będę musiał manipulować i zmieniać de facto może kształt tego i jakby... No nie da się tego rozrywam łańcuch, tak? Rozrywam łańcuch w tym momencie, a on jest napięty na przykład i nie da się tego po prostu zrobić bez takiego fizycznego zniszczenia tego łańcucha, tak? Tak, jest to oczywiście zaszyfrowane odpowiedni tam kryptografią, tak? Jest to w odpowiedni sposób zabezpieczone, więc gdyby chciał ktoś dokonać jakiejś manipulacji, to po prostu ten blok zostanie odrzucony. To nie zostanie przyjęty przez cały ten system bloków. Okej. Czyli rozumiem to, że w tym momencie każda nowa informacja, każde nowe transakcje zapisują się do takiego bardzo długiego łańcucha, który będzie się ciągnął prawdopodobnie w nieskończoność, czyli będą budowały się te informacje, bo ta historia nie będzie kasowana, ona tam zawsze będzie od początku, nie, tak? Od samego początku będzie, tak, nie da się tego skasować. Okej. To jest trochę taki minus. Jeden z minusów, ponieważ jeśli chodzi o przesył pieniędzy, to jeżeli chcemy przesłać komuś pieniądze i wpiszemy zły adres portfelu, jeśli wyślemy komuś pieniądze, to jeszcze nie da się cofnąć tej transakcji. Rozumiesz? Gdybym chciał tobie przesłać pieniądze przez jakąś na przykład kryptowalutę i pomylę na przykład adres, tak? Zabraknie tam jakiejś litery czy jakiejś tam cyfry lub wkleję inny adres innego portfela, to po prostu te pieniądze gdzieś polecą, nawet nie wiem gdzie polecą i nie da się tego cofnąć, nie da się tego odzyskać. No i niestety czasami zdarzały się wiele takich sytuacji, że ludzie z pośpiechu po prostu coś tam kopiowali, wpisywali, nie sprawdzili tego podwójnie czy tam potrójnie, nie sprawdzili, czy ten adres, gdzie wysyłają te pieniądze, rzeczywiście się zgadza. No i wysyłali naprawdę spore pieniądze, nie wiadomo gdzie, tak? Ktoś się po prostu albo się ucieszył, albo to poszło gdzieś po prostu do sieci i... niestety, jeżeli chociaż mówimy o Bitcoinie, to naprawdę bardzo, bardzo dużo Bitcoinów po prostu jest już gdzieś przepadło, tak? Aha. Ktoś wysłał albo zapomniał swojego klucza dostępu do swoich środków i nie stanie się teraz do nich dostać. Czyli tutaj trzeba uważać. Też słyszałem takie historie właśnie tych ludzi, którzy teraz jakby gdzieś tam kiedyś już wcześniej, w 2000, powiedzmy gdzieś tam jeszcze może 8 roku, 10 lat temu, wchodzili bardzo wcześnie, się interesowali tym tematem i kupili sobie czasami 2, 5, 10 bitcoinów, które wtedy były bardzo tanie. I potem jakby ta idea im zapomnieli o tym, odłożyli to gdzieś na półkę albo w jakieś inne miejsce. I teraz sobie przypomnieli, kiedy ten jeden bitcoin to jest chyba kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie wiem ile funtów, czy kilkanaście, nawet nie znam tej obecnej ceny, bo ten kurs wiadomo skacze. Ale teraz przypomnieli sobie o tym i mogliby mieć całkiem spore pieniądze, ale nie wiedzą, gdzie jest chyba to urządzenie, tak? Bo tam trzeba mieć urządzenie. Powiem ci, że kryptowalutę można trzymać na wiele sposobów, tak? Można ściągnąć sobie po prostu taki portfel dedykowany na komputer, można go zapisać na pendrive'ie, można kupić specjalne tak jakby portfele elektroniczne, na których są przechowane różne kryptowaluty. Można nawet mieć, nie mieć żadnego jakby portfela, tylko wygenerować sobie klucz prywatny na kartce papieru, wiesz? Klucz to jest po prostu kilkanaście słów, wyrazów,
które trzeba później wpisać do danego portfelu, aby odzyskać te środki, aby mieć dostęp do nich. I wystarczy mi na kartce papieru te wyrazy, te słowa i ja mogę jechać do innego kraju, ściągnąć sobie portfel, wpisać te słowa i mam pieniądze przy sobie. Jest to świetna sprawa. Dlaczego też mi się bardzo to spodobało? Ponieważ tylko ty masz kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Wyobraź sobie taką sytuację, że trzymasz pieniądze na koncie w banku, tak? No i fajnie, mam pieniądze na koncie w banku, one tam niby są bezpieczne i wszystko jest super, ale z historii wiemy, że bywały takie sytuacje, że no dobra, bank ma jakby kontrolę nad tymi pieniędzmi, niby można sobie iść do banku ma to wypłacić te pieniądze, ale jeżeli dojdzie co do czego, no to może się okazać, że jednak nie mamy, no chwilowo nie mamy dostępu do tych środków, tak? Mm-hmm. Jak to byłoby ten przypadek choćby w Grecji, gdzie ludzie stali pod bankomatami, nie mogli wypłacać swoich pieniędzy, albo też słyszałem takie historie w Polsce, gdzie ktoś prowadził jakąś swoją firmę, bardzo dużą firmę, zatrudnił wiele ludzi i nagle się okazało, że coś tam poszło, jakaś plotka odnośnie tego, że ktoś pierze pieniądze w tej firmie, tak? To był akurat taki przykład odnośnie firmy transportowej. Była potężna firma transportowa i ktoś doniósł, że oni mają lewe paliwo, tak? Ropę gdzieś tam mają, gdzieś tam nielegalną. No i co się okazało? Że nagle wszystkie pieniądze na kontach bankowych firmy zostały zamrożone, zablokowane, tak? Firma oczywiście, no zanim to okazało się totalnie nieprawdą, się okazało nieprawdą, firma została oczyszczona z zarzutów, ale zanim to się oczywiście stało, to już firma zdążyła zbankrutować, ponieważ tam miała bardzo duże kary za to, że nie dostrzymała dostaw, tak? Towarów, oczywiście, no wiadomo, tam w firmie są bardzo duże koszty stałe, tak, szczególnie w takich firmach transportowych i różne kary za niedotrzymanie jakichś tam umów. I tak. Firma po prostu zbankrutowała, ponieważ miała zablokowane pieniądze na kontach bankowych, a kiedy się okazało, że jednak to była tylko plotka i że to było coś, no to już firmy nie było, tak. Oczywiście można później się sądzić i ubiegać o odszkodowanie, no ale jakby na to nie patrzy, firma już nie istnieje. I to jest to, że z jednej strony czujemy się bezpiecznie, bo mamy te pieniądze na koncie bankowym, ale z drugiej strony, jeżeli coś przyjdzie nie halo, no to albo komornik może usiąść, albo urząd może zablokować dostęp, tak, no cokolwiek, tak. Wystarczy jedna akcja i już nie mamy dostępu do swoich środków. Można też trzymać oczywiście pieniądze w tak zwanej skarpecie, no ale ile osób tak trzyma w skarpecie, tak? No, więc fajnie, bo kryptowaluty też jest taki motyw, że mamy te pieniądze przy sobie i nikt nie jest w stanie się do nich dobrać. Możemy jechać do innego kraju, przejechać przez granicę z dowolną ilością pieniędzy i mamy cały czas, nikt nie jest w stanie jakby wyciągnąć tych pieniędzy od nas. Czyli te standardowe pieniądze, te klasyczne pieniądze, czyli gotówka i gotówka w sensie papierowym, czy jako monety, coś, co kiedyś nosiliśmy tylko w portfelu, trzymaliśmy w skarpecie, może nasi rodzice, a dziadkowie później wpłacali do banku i w banku już teraz mieliśmy tylko podgląd na cyfry, tak? Ile my tam mamy. Jakby już to był pewien krok do przodu. Płatność kartą to też był pewien przełom, powiedzmy w latach tam 80. w Polsce. Płatność kartą. I teraz wchodzimy w taką erę, gdzie to wszystko już jest stare, już jest outdated. I ludzie zastanawiają się nad tym, jak płacić jeszcze w inny sposób, ale totalnie uniezależnić od wszelkich instytucji, tak jak banki czy rządy, te swoje pieniądze. Domyślam się, że to jest powód, dla którego właśnie rządy czy banki nie są zbyt przychylne takim ludziom, którzy w kryptowaluty przenoszą swoje rzeczy na kryptowaluty, czyli cały swój majątek próbują właśnie tutaj usadowić, te wszystkie pieniądze przenieść, tak? Czy widać takiego typu działania, które utrudniają takim ludziom życie? Tak, oczywiście, to jest, no tu zaczyna się po prostu walka, tak? Ja powiem tak, z rozwojem technologicznym mamy do czynienia już od wielu, wielu lat, tak? Tylko ja osobiście uważam, że to było tak jakby płynnie robione, tak stopniowo przechodziło, że no, ludzie jakby nie zwracają na to uwagi. Choćby zwróćmy uwagę na to, jak kiedyś były sklepy, tak? Ktoś miał jakiś tam osiedlowy sklep, czy w swoim mieście i nikt nie sądził o to, że kiedyś będą sklepy internetowe i będzie można wysyłać produkty na cały kraj lub nawet na całą Europę, tak? Czy na cały świat. Że można międzynarodowo sprzedawać, mając sklep w jakimś mieście konkretnym. Tak
samo z reklamą. Jak się kiedyś ludzie reklamowali? Albo tam się wywieszał jakiś billboard, albo jakieś ulotki się dawało. A teraz co? Mamy Facebooki, YouTube, w ogóle remarketing i te inne cudawianki, tak? Więc ta technologia cały czas się rozwija, tak? Chociażby teraz, jak rozmawiam sobie na Skype'ie. No jak kiedyś można było rozmawiać z kimś w innym kraju lub w innym mieście? Dzwoniło się, płaciło się kupę kasy za to. Teraz mamy wideokonferencje, webinary, live'y na Facebooku, pewnie za niedługo jakieś hologramy będą. Więc cały czas ta technologia się rozwija, tylko ona była w bardzo taki płynny sposób. A tu nagle wchodzi kryptowaluty, blockchain i nagle jest taki, no, taki szok jest dla niektórych czyli ludzi, to jest tak? jeszcze duża nowość. I chciałbym, tak. żebyśmy o tej nowości jeszcze porozmawiali troszkę, żeby wyjaśnić wielu osobom, którzy nie wiedzą, skąd się w ogóle biorą pieniądze, te na przykład bitcoiny albo innego rodzaju waluty, bo to jest ich sporo, to nie jest tylko bitcoin, chociaż bitcoin jest chyba najbardziej popularnym, popularną kryptowalutą. Jak to działa, skąd się biorą te waluty, bo ludzie mają swoją gotówkę, powiedzmy, załóżmy, mają funty i teraz kupują sobie jakąś kryptowalutę i skąd ona tam jest, jak ona zostaje wytworzona, kto to daje, kto komu to przydziela, bo skądś to się z powietrza nie bierze, prawda? Więc jakaś wartość, jeżeli płacę za kryptowalutę, to chcę być pewien, że nie płacę tylko za cyferki, tylko to stanowi jakąś wartość, tak jak cofnę się tylko na chwilę do historii powstania pieniądza, także kiedyś ludzie dawno wymieniali się kruszcami albo jakimiś ładnymi na przykład muszelkami czy jakimiś bursztynami, coś co znaleźli, co stanowiło wartość albo zdrowotną, albo wartość taką, no jak to się mówi, że po prostu można sobie powiesić na szyi i to ładnie wygląda, tak? Czyli no, stanowiło to właśnie taką wartość zupełnie inną dla ludzi, że o, ja chciałbym mieć takie złoto, bo dam żonie, prawda, czy coś w tym stylu. I wartość złota, srebra, czy innych kruszców, czy innych metali i tak dalej, była właśnie taka. Tylko, że ludzie, którzy gromadzili te złoto, srebro i tak dalej, no to są ciężkie rzeczy, więc teraz po pierwsze nosić to ze sobą, jeżeli mam tego dużo, to jest trudno, a po drugie jest się cały czas narażonym na to, że ktoś nas napadnie i nam to ukradnie. Więc ludzie wymyślili sobie taki system, że przechowywali to w bankach. Powstały banki, czyli miejsca, gdzie można to przechowywać w bezpiecznym sejfie. A ten bankier wystawiał nam papierek, na którym napisał, że u mnie w banku masz 5 sztabek złota, na przykład, czy 5 kilogramów, czy nie wiem, gramów nawet, tak? I banki się ze sobą umawiały, że jak pojechałem teraz do innego miasta, to mogłem od tego drugiego bankiera te swoje 5 kilogramów czy gramów tego złota wyciągnąć, a oni już tam ze sobą się później powymieniali tym kruszcem od czasu do czasu. Więc to jakby rozwiązało ten problem i tak powstał pieniądz. Ale ten pieniądz, którym dzisiaj się już wymieniamy, jak już wiemy, od kilkudziesięciu lat nie ma pokrycia w tym złocie. Pieniądze, które trzymamy w ręce, nie dostaniemy za to złota, nikt nam za to nic nie wypłaci. Sam w sobie pieniądz stanowi jakby pewną już samą niby wartość, która nam krąży i my się możemy wymieniać teraz. No i teraz kryptowaluta jest w ogóle już z niczym niepowiązana też, prawda? Z czym jest, albo może jest, z czym jest powiązana kryptowaluta? Przypomnij później, dlaczego właśnie ten, żeby sobie nie zapomniał, dlaczego rządy nie są zadowolone z kryptowalut i jakie problemy stawiają. Okay. O co chodzi z kryptowalutami? Tak jak powiedziałem na samym początku, niektóre kryptowaluty to jest tylko jakby środek pieniężny, tak? Czyli możemy w bardzo prosty sposób, tani i szybki przesyłać pieniądze z jednej osoby do drugiej. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że chcemy przesłać komuś, nie wiem, z Anglii do Polski pieniądze. No to jest, nie wiem, sobota albo coś stylu. No i nie prześlemy tego, tak? Zaczęły powstawać różne firmy odnośnie tego jakieś szybkie przelewy i w ogóle jak ludzie wyjeżdżali do Anglii i przesyłali pieniądze, to zaczął się taki wysyp tych wszystkich firm, które oferują płatności, tak? I tam, która firma miała mniejsze prowizje, mniejsze opłaty, ta wygrywała. Tak. Ja tak pamiętam, jak ludzie tylko się pytali, która firma ma najmniejsze prowizje, która najszybciej przesyła pieniądze. Wiadomo, że ludzie z tego cały czas korzystają. Przez banki ludzie tego nie robią, bo prowizje są bardzo duże, tak? Też to czas zajmuje. Wiadomo, że jeśli chcemy przesłać pieniądze, no to mamy tam jakiś przelew ekspresowy lub tam zwykły, standardowy, idzie tam parę dni, ekspresowy idzie szybciej, ale kosztuje dużo więcej. I teraz sobie wyobraź, że mamy na przykład chociażby takie Litecoina czy inną kryptowalutę i ktoś potrzebuje na przykład, nie wiem, w Australii, tak? A potrzebuje, słuchaj, z 20 funtów, tak? Potrzebuje. Albo nie, pożycz mi 100 funtów. Ja biorę, wysyłam mu pieniądze na adres, parę sekund i ma pieniądze u siebie na portfelu.
To jest niesamowite, że po prostu na całym świecie możemy teraz przesłać pieniądze w mgnieniu oka za bardzo małe prowizje. To są naprawdę ułamki, naprawdę bardzo małe są prowizje, bardzo małe koszty tego wszystkiego i jest to błyskawiczne. Bitcoin był taką pierwszą kryptowalutą, która właśnie świadczyła taką metodę płatniczą. Jednak tutaj się pojawiły te problemy odnośnie tego, że ta sieć się zapychała, że prowizje były coraz większe i ja nie traktuję Bitcoina jako środek płatniczy, tak? Czasami można zobaczyć, że można zapłacić Bitcoinem i w wielu, wielu miejscach, jednak jest to powolne, ponieważ żeby ta transakcja doszła do skutku, to muszą być potwierdzenia, tak z sieci, muszą być potwierdzenia. No i z racji tego, że ta sieć jest zapychana, to nie jest za bardzo tak skalowalne, jak ludziom się wydawało. No to nie jest efektywne, tak? Dlatego Bitcoin jest teraz tak jakby, ludzie na to mówią, takie złoto, tak? Cyfrowe złoto, czyli to jakby trzyma wartość, można na tym fajnie w to zainwestować, można na tym zarobić, ale jako środek płatniczy nie do końca się sprawdza. Ale są kryptowaluty, które mają świetne możliwości, tak? Naprawdę bardzo szybko działają, potwierdzenia są błyskawiczne, prowizje są minimalne i naprawdę one będą dużo lepiej się sprawdzać jako środek płatniczy niż taki Bitcoin. A oczywiście Bitcoin też tam wchodzą różne rodzaje tam ulepszenia, jakieś tam podziały, wchodzi Lightning Networks, czyli jakby takie kanały transakcyjne, że się nie na głównym tym jakby blockchainie, nie na głównej sieci, tylko na pobocznych sieciach otwiera się takie kanały transakcyjne, gdzie można takie mikropłatności przekazywać bardzo szybko. No nie będzie się w tym skupiać takie w sprawie techniczne, ale chodzi o to, że powstają naprawdę bardzo fajne kryptowaluty, które mogą służyć jako środki pieniężne, środki płatnicze i one są bardzo tanie, błyskawiczne, nie trzeba czekać na jakieś tam, nie trzeba korzystać z żadnych pośredników, ani banków, ani firm, które oferują jakieś tam przelewy, transfery pieniężne, tylko można zrobić to po prostu tak między dwoma osobami. Ja rozumiem, ale właśnie teraz zrobi się to dosyć takie skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, który do tej pory... Jeszcze. No właśnie, więc chcę znaleźć tu jakiś taki punkt, który faktycznie pomoże takiemu śmiertelnikowi zwykłemu, który na razie zarabia na przykład w funtach albo w złotówkach czy w dolarach i ma tylko taką gotówkę, żeby on zobaczył, czy faktycznie, w jaki sposób faktycznie te kryptowaluty mogą mu ewentualnie pomóc w tych transakcjach, bo mówi, że transakcja jest błyskawiczna w tych kryptowalutach, tak, że są bardzo małe prowizje w porównaniu do tych firm czy banków. I to jest super. Tylko teraz powiedzmy na przykład, że jest Kowalski w Londynie, który kupuje auto na przykład za powiedzmy 10 tysięcy funtów, super auto sobie kupuje, takie jak sobie wymarzył, i spotyka się na przykład z jakimś Smithem, nie? Mhm. I Smith mówi, no to wpłać mi 10 tysięcy funtów za to auto. A on mówi, wiesz co, ale ja ci nie będę tam przelewał, tylko ci dam w bitcoinach, nie? A on mówi, no ale jak? No ty mi dasz w bitcoinach, a ja... Jak ja mam później za to kupić bułkę, dziecku mleko, jakieś tam, wiesz, gdzie ja mam to zrealizować później? Ty mi dasz jakieś bitcoiny, ja nawet tego nie mam. W jaki sposób tutaj ta wartość zostanie przekazana, bo jeżeli wpłaci mi teraz, albo da mi w gotówce te 10 tysięcy, no to ja już mam w kieszeni, ja już idę, mogę kupić sobie inne auto, mogę sobie gdzieś tam pójść na obiad za to, tak? A teraz jakaś kryptowaluta, coś mi tutaj wpłynie, gdzieś to coś mam, ale ja nie mogę z tego skorzystać. Ale to jeszcze teraz nie można skorzystać, bo to jeszcze nie zostało zaimplementowane. Kiedy wejdą regulacje, kiedy to zacznie być powszechnie stosowane, to zupełnie to się zmieni, tak? To tak samo jakbym kiedyś powiedział, słuchaj Greg, wyślę ci maila z informacjami. A ty mówisz, jakiego maila, o czym ty mówisz? No. albo prześlę ci, wiesz co, to ja ci prześlę pieniądze przez PayPal. A ty, jaki PayPal, o co ci chodzi, dawaj gotówkę, nie? No. Więc to jest na tej samej zasadzie, tak? To, że teraz ta technologia jest dopiero świeżutka, tak? Dopiero się rozwija i to jeszcze ludzie w ogóle nie wiedzą, o co w tym chodzi i z czym to się je, to nie znaczy, że już nie są osoby, które potrafią z tego korzystać, potrafią docenić możliwości, zalety, no i coraz bardziej z tego korzystają. Oczywiście, tak jak mówię, firmy, kiedy zaczną wprowadzać te technologie do siebie, tak, tą całą technologię blockchain, to zaczną dostrzegać, jakie to są olbrzymie koszty zaoszczędzone. Kiedyś tam pokazywali w Dubaju, bo Dubaj bardzo się rozwija pod względem właśnie technologii blockchain. Oni powiedzieli, ile godzin, tam było w milionach godzin, są w stanie zaoszczędzić na pracownikach, tak? Jak ci pracownicy, jak powiedzieli, na pracownicy w biurze gdzieś tam wklepują jakieś dane, tak, do systemu. To oni mówią, ile oni są w stanie zaoszczędzić takich roboczo godzin pracowników.
ile jest zaoszczędzonych, może być zaoszczędzonych pieniędzy właśnie na papierze, tak, jak ludzie tam drukują dokumenty, ile to jest, to później będzie olbrzymie przełożenie, tak, w zastosowaniu w technologicznym, ile to będą później, jakie to są oszczędności. To tak samo chodzi, jakby mieliśmy, nie wiem, wykopać sobie fundamenty w ogrodzie, tak, no to oczywiście można zatrudnić tam 100 osób, dać im łopatę i dobra, kopcie, zapłacę wam za waszą pracę, a można wynająć koparkę, która to zrobi 2 godziny i będzie nas to kosztować dużo mniej. Rozumiem, więc to jest, czyli w zasadzie, my działa. Jeszcze nie widzimy tak dokładnie tej wartości, bo to jest świeża, nowa sprawa i dopiero musi się to wszystko bardziej zaimplementować, stać się bardziej popularne, ale to jest wolny proces, więc musimy to zrozumieć. Ale tutaj jeszcze jedno takie pytanie mam, bo powiedziałeś, oprócz Bitcoina, który już nie jest takim popularnym środkiem płatniczym, bo tam się zapycha sieć i tak dalej, więc to jest też pewne niebezpieczeństwo, czyli coś tam się zapycha, powstaje wiele innych kryptowalut, które są dobre do płatności. Jeżeli tak powstają, to jak one powstają? Kto je tworzy? Czy ja mogę sobie dzisiaj wymyślić swoją własną kryptowalutę i sobie stworzyć? I czy to nie jest tak, że one ze sobą konkurują, każda z tych kryptowalut, i teraz jedna tylko kiedyś będzie? Czy będą wszystkie? Jak one będą się wymieniać? Wiesz, znowu się robi zamieszanie z tego, nie? Więc próbuję zrozumieć to. Czy to jest tak, że teraz jest taka konkurencja, wszystkie próbują się wybić nawzajem i kiedyś któraś będzie taką jedną ważną kryptowalutą, respektowaną, czy to jednak tak będzie, że będzie zawsze masa różnych kryptowalut i one się będą tam wymieniać ze sobą, czy konkurować? No wyjaśnij mi to. Bardzo fajne pytania zadajesz. Powiem ci tak, jeśli chodzi o kryptowaluty, to tak powiedziałem, jedno to jest środek płatniczy, inne kryptowaluty to jest technologia. Czyli wyobraźmy sobie, że to są, możemy to spokojnie nazwać, że to są takie startupy. Tak? Jak na chwilę obecną to wszystko wygląda? Że są ludzie, którzy mają pomysł, mają jakąś wizję, nie mają jakby funduszy na start, i szukają inwestorów, tak? I tam korzystają z różnych tam, nie wiem, metod finansowania tych startupów. No i wiadomo, że trzeba wyłożyć pieniądze, oni muszą wprowadzić to w życie, później wiadomo, że ci inwestorzy mają z tego jakiś zysk, jeżeli oczywiście to wypali. Tak to wygląda. Na chwilę obecną są ludzie, którzy widzą potencjał w całej technologii blockchain, są w stanie tworzyć różnego rodzaju właśnie oprogramowanie, jakieś aplikacje i inne rozwiązania technologiczne, które mogą zastąpić obecnie działające, i oni na przykład tworzą takie coś, że tworzą do tego jakby swoje tokeny, tak? Czyli mówią, słuchajcie, tworzymy projekt, potrzebujemy finansowania na to. Często to się nazywa właśnie ICO. W tym roku było bardzo popularne. Czyli oni zbierają fundusz na rozwój tego projektu, na rozwój tego startupu, i ludzie mogą jakby zainwestować dowolną ilość pieniędzy, mogą zainwestować na to, że przyczynią się do rozwoju jakiejś platformy. Wyobraź sobie, gdyby teraz ktoś ci na przykład powiedział, słuchajcie, osoby mówią, słuchajcie, tworzymy na przykład Dropbox, tak? Nie wiesz, czego ty korzystasz do przechowywania plików w chmurze, nie? Tak. Czy tam jakieś tam Google Drive, czy Dropbox, czy tam inne urządzenia tam od Apple. I ktoś mówi, słuchaj, wiem, że wy tego potrzebujecie, że wy z tego korzystacie, tworzymy takie coś. I właśnie jest jedna na blockchainie, jest taki projekt, który ma wyprzeć Dropboxa i te wszystkie dyski sieciowe, tak? Dyski sieciowe w chmurze, które będzie tańsze, łatwiejsze, w ogóle bardziej bezpieczne, bo jakby na to nie patrzeć, jeden chociażby z moich znajomych też miał bardzo ważne pliki na Dropboxie i nagle okazało się, że te pliki mu poznikały, tak? No, tu się okazuje, że właśnie już powstają projekty, które mają wyprzeć Dropboxa. I słuchaj teraz taką sytuację. Ktoś właśnie tworzy, mam pomysł na to, jak wyprzeć obecną technologię nową technologią i zbieramy finansowanie na to, aby to się rozwijało. I ty, kupując właśnie jakąś kryptowalutę, jakiegoś projektu, możesz zainwestować tę nawet drobną ilość pieniędzy, a później w czasie, kiedy ludzie zaczynają dostrzegać potencjał w tym projekcie, zaczynają jakby kupować, udziały w tym projekcie, kupując te właśnie kryptowaluty, oni się przyczyniają do tego, że to staje się coraz bardziej popularne, coraz więcej ludzi z tego korzysta, a wartość tych kryptowalut wzrasta. Rozumiem, czyli kupowanie takiej kryptowaluty właśnie stworzonej przez jakiś tam startup jest de facto jakby kupowaniem udziału w tej firmie. Tak? Dawanie, inwestowanie w nią. Wiele kryptowalut to nie jest właśnie środek pieniężny, tylko to jest inwestowanie w jakiś projekt. I są naprawdę bardzo ciekawe projekty, bardzo dobre projekty, które oczywiście się będą rozwijać tam przez 2 lata, przez 5 lat będą się rozwijać, ale no mają taki potencjał, że naprawdę zaczną wypierać obecną technologię, która jest na rynku, i my teraz, wpłacając małe pieniądze, możemy po prostu obserwować, jak wartość tego wzrasta na rynku. Mhm. I to jest właśnie ten problem, że ludzie czasami kupują jakieś kryptowaluty, nie wiedzą w ogóle, co to jest za projekt, z czym to się je, do czemu ma to służyć, jakie to ma właściwości, tylko widzą, że coś rośnie, tak? To skoro rośnie, to też to kupuje.
To jest ciekawe, no. Tak, i to jest druga taka rzecz. Bardzo fajne jest to, że ty możesz zainwestować w jakiś startup właśnie, w jakiś projekt i kiedy zobaczysz, że jednak na rynku pojawia się podobny projekt, konkurencja, który ma podobne właściwości albo nawet lepsze, to ty mówisz, okej, dobra, słuchaj, mi się ten projekt bardziej podoba. Sprzedajesz kryptowaluty danego projektu, sprzedajesz na giełdzie, mówisz, wycofuję się, okej, dziękuję, realizujesz zysk, często to jest bardzo duży zysk i mówię, okej, przenoszę swój kapitał do drugiego projektu, który na przykład ma lepszych ludzi, lepszych specjalistów, lepszy sposób się rozwija i lepszy perspektyw na przyszłość. I to jest to, że w zależności od tego, jak się rozwija dany projekt, tak, kto tworzy ten projekt, jakie mają plan na przyszłość, co udało im się już wdrożyć, to cena kryptowalut idzie w górę lub w dół. To tak samo, jeżeli by się, no tak chociażby, nie wiem, inwestuje mnie w Volkswagena, tak? Volkswagena i firma fajnie się rozwija, wszystko idzie ładnie, pięknie, a to nagle wychodzi jedna afera, druga afera, no i wszystko leci w dół, tak? No. I to na tej samej zasadzie działa, tak? Póki projekt się bardzo ładnie rozwija albo nawiązuje współpracę z jakimiś dużymi firmami, to cena potrafi mocno wystrzelić. Kiedy się okazuje, że na przykład był jakiś atak hakerski albo gdzieś tam zostało coś tam, nie wiem, jakiś problem się pojawił, bardzo duży problem, to wiadomo, że cena będzie lecieć w dół. To mi się właśnie kojarzy z takim jakby połączeniem giełdy papierów wartościowych, bo które są de facto po prostu też odzwierciedleniem spółek różnych, spółki, tak, czyli firmy, prawda? Firmy, które coś tworzą, działają, wypuszczają swoje akcje, które można kupić, czyli ta giełda, tutaj ludzie często inwestują, i też giełda właśnie walutowa, czyli jakby połączenie tych dwóch rzeczy, że no, inwestujesz w walutę, którą może zostać wymieniana, ale jednocześnie inwestujesz w konkretny projekt, w konkretny pomysł, w konkretny biznes, prawda? Tak. Konkretny biznes. I ja tu teraz właśnie powiem ci, że właśnie tu można nadziałać na wiele różnych sposobów, tak? Jedni mogą po prostu kupić te kryptowaluty i czekać na to, jak ten projekt będzie się rozwijać, jak będą te kryptowaluty zyskiwać na wartości, a inni na przykład chcą zarabiać na kryptowalutach, nie kupując ich. I tutaj pojawiają się na przykład właśnie brokerzy chociażby Forexowi, ludzie, którzy całe życie grali na walutach, tak, na rynku walutowym, dostrzegają, że na rynku kryptowalut dokładnie dzieje się te same rzeczy, tak, rynek reaguje na te same poziomy, na te same układy, na te same wsparcie, opory, że te same techniki, które oni stosowali przez 15-20 lat na rynku walutowym, dokładnie ma przełożenie na rynku kryptowalut i właśnie traderzy, którzy zarabiali na rynku walutowym, bardzo fajnie teraz zarabiają też na rynku kryptowalut, bo działa to na bardzo podobnej zasadzie. Oczywiście są większe wahania, ponieważ na rynku kryptowalut jeszcze nie ma tego kapitału jak na rynku walutowym. Dlatego jeżeli chociażby, no zobaczmy, jeżeli był Brexit, tak, jak funt poszedł w dół. No są jakieś, co wiadomo, co tydzień osoby, które grają na rynku walutowym na Forexie, oczywiście muszą obserwować kalendarz wydarzeń ekonomicznych. Czy są jakieś przemówienia, czy są jakieś wybory, czy coś, bo to ma bardzo duży wpływ na ruch walut, tak, na ruch walut danego państwa. Tylko że oczywiście są tak olbrzymie pieniądze na tym rynku, że te ruchy są, wiadomo, tam o parę procent. Na rynku kryptowalut jeszcze nie ma takich pieniędzy. Oczywiście są już tam miliardy dolarów wpłacone. Ludzie po prostu powpłacali, przerzucają pieniądze do rynku kryptowalut, dlatego są już tam miliardy, ale duże wydarzenia, jakieś informacje, czy tam spekulacje, czasami jakieś tam, no, jak to się mówi, plotki, tak? Czasami plotki powodują to, że ludzie albo panikują, albo się napalają i ta cena dużo, dużo bardziej skacze niż na rynku walutowym. Dlatego takie skoki i właśnie trzeba na to uważać. Teraz chcę z tobą porozmawiać o inwestowaniu właśnie, bo trochę wyjaśniłeś, mi się wydaje, właśnie, jak te kryptowaluty powstają, w jaki sposób one, co odzwierciedlają, jaką wartość. Tak. I rozumiem, że każdy, kto ma właśnie pomysł, jakąś ideę, może sobie wygenerować. Nie rozmawiamy o technicznych rzeczach teraz, bo ktoś by chciał tak zrobić, to na pewno te informacje znajdzie, ale można po prostu stworzyć swoją własną kryptowalutę, która będzie odzwierciedleniem po prostu mojego pomysłu i mogę to sprzedawać. I to jest fajne, bo daje nam pewną wolność. Tak jak na przykład nie mogę sobie swojego własnego funta, czy swojej własnej złotówki, przepraszam, wygenerować i zacząć ją
sprzedawać za inne pieniądze, bo to jest niezgodne z prawem, ale mogę kryptowalutę zrobić, czyli to jest bardzo pomocne. Tylko chciałbym, żebyś teraz porozmawiali właśnie o tym, co się dzieje, bo zacząłeś mówić o tym, że na przykład z Forexa, czyli z giełdy walutowej, tam są już ludzie doświadczeni i przenoszą te swoje doświadczenia na rynek kryptowalutowy i okazuje się, że wszystko to samo się, tak samo się zachowuje, że oni wiedzą, w którym momencie kupować, w którym momencie sprzedawać i zarabiają. I takie mam przemyślenie, że dlaczego to jest tak samo wygląda? Dlaczego w kryptowalutach wygląda to tak samo jak w tych standardowych, klasycznych walutach? Bo to się opiera na zachowaniu ludzi. Bo to się opiera właśnie na zachowaniu ludzi, na psychologii, na emocjach. Więc jeżeli ktoś pozna te zasady i wie, że patrzy na te wykresy i rozumie je, widzi, że teraz pójdzie w górę, tylko za chwilę. I ta wiedza jest potrzebna, żeby po prostu inwestować w taki sposób, żeby zarobić na tym. Wiadomo, że czasami się zarabia, czasami się traci, ale ogólnie, jeżeli uda ci się dosyć regularnie zarabiać, to te straty są mniejsze niż te zyski, więc generalnie wychodzisz na plusie. A taki beginner, czyli typowy ktoś, kto wchodzi dopiero w jakikolwiek, czy kryptowaluty, czy rynek walutowy, nie ma zbyt dużo pojęć na ten temat i próbuje, uczy się i często na błędach, więc popełnia te błędy, bo nie zna tych zachowań, nie zna tej psychologii. Właśnie to nie są jakieś, takie mam przemyślenie i powiedz, czy się z tym zgodzisz, że to nie są jakieś przemyślenia rynkowe, że to jest jakaś wiedza rynkowa, którą ktoś napisał w jakiejś encyklopedii rynku i to dotyczy zachowań walut, dotyczy zachowań spółek albo coś takiego. To są zachowania ludzkie. Wszyscy chcą zarobić, większość kupuje i później jak spada, to sprzedaje, a mniejszość kupuje i jak spada, to czeka, aż wzrośnie i wtedy sprzedaje. Bo ludzie są niecierpliwi i boją się strat. Więc jak tak. Już... Wyjaśnij mi, jak z twojej perspektywy to działa. No oczywiście, chociażby teraz pokażę to na przykładzie tego Bitcoina, co się działo, tak? On bardzo pod koniec 2017 roku bardzo mocno szedł w górę. I on po prostu, on tam miał oczywiście wahania, spadki, szło do góry, szło na dół, ale pod koniec naprawdę tak wystrzelił w górę, że osoby, które uczą się, interesują się tym wszystkim, widziały, że to jest po prostu nienaturalne, nie? Po prostu tak zaczęło to wszystko być napompowane, że to wiecznie nie mogło rosnąć. Ja już, jak on chyba doszedł tam do 20 tysięcy dolarów, ja już się wycofałem chyba przy 16 czy 17 tysiącach. Ja już tam, wiadomo, doszło już tam parę tysięcy do góry, ale już wiedziałem, że to po prostu, że jest tak to poszło w górę, że to nie może iść wiecznie w górę. Więc ja już się wycofałem. Niektórzy mogliby uznać, że gdybyś poczekał jeszcze dłużej, to może byś więcej zarobił. Ja uznałem, nie, ja wystarczająco dużo zarobiłem. Dlatego ja się wycofuję, bo wiem, że w końcu czy później rynek musi odreagować, tak? Nie może iść wiecznie w górę. No i zaczęła się naprawdę te spadki, zaczęła się ta korekta. I teraz tak, osoby, które działają na rynku, które jakby podchodzą do tego na zimno, są w stanie przeanalizować wykres, tak? Gdzie są mocne wsparcia, wykonać jakieś mierzenia, pomiary, gdzie rynek pewnie zareaguje, na jakie poziomy cenowe trzeba zwrócić uwagę, a osoby, które wchodzą do rynku kryptowalut i nie chce im się uczyć, nie chce im się w ogóle interesować tym wszystkim, na Facebooku, na grupach tylko zadają pytanie, jak wam się wydaje, kiedy się zatrzyma? Tak, jak daleko jeszcze poleci to już, czy już wróci, czy już bańka, czy to koniec, nie? I to jest właśnie trochę takie podejście, że osoby, które naprawdę podchodzą do tego zimno, podchodzą poważnie, jakby do tego inwestowania, to są w stanie określić, gdzie są kluczowe poziomy, na które trzeba zwrócić uwagę, tak? I teraz Bitcoin naprawdę bardzo mocno spadł, ja już sobie odkupiłem teraz, jak były naprawdę nisko i jestem jakby spokojny, tak, że niżej raczej już nie zleci. Będzie prawdopodobnie znowu na tym bardzo ładnie zarobię. A osoby się czasami tak sugerują dwoma rzeczami. Albo się boją, że omija ich coś, co już się może nie powtórzyć, czyli jak naprawdę cena leci w górę, to oni wtedy wchodzą, bo boją się, że omija ich szansa ich życia, tak? I pakują się na tych szczytach, bo obawiają się, że to będzie leci w górę, a oni jakby nie załapią się na ten pociąg, który odjeżdża, tak? Do bogactwa. Więc pakują się na górze. No i też jest takie coś, że panikują w momencie, kiedy na przykład mocno leci, bo ludzie często inwestują pieniądze, których nie są w stanie stracić. To jest to, że ludzie mówią, że rynek kryptowalut jest bardzo ryzykowny, tak, że tam można stracić. Ja też podchodzę do tego trochę w inny sposób, że inwestując na rynku kryptowalut,
dużo mniejszą kwotą można zarobić tyle samo albo i nawet więcej, inwestując bardzo duże pieniądze na innym rynku, tak? Na innym rynku. Czyli tutaj jakby jest dużo większy zarobek i oni mówią, dobra, ale dużo większe ryzyko. Okej, ale ja wpłacając dużo mniejsze pieniądze jestem w stanie zarobić tyle samo, co operując na przykład 10 razy większą kwotą na innym rynku. Mhm. Więc ja na przykład wpłacając chociażby, nie wiem, 2000 funtów inwestując w jakąś kryptowalutę, ja się nie boję, że te pieniądze stracę. To są pieniądze, które jakby nie są mi potrzebne, one sobie leżą, zamiast mają się tam gdzieś tam marnować w skarpecie czy gdzieś tam, to ja na przykład inwestuję w projekt, w który wierzę, tak? Wierzę, że to jest naprawdę dobry projekt, zajmują się nim dobrzy ludzie, fajnie, mają wizję, mają perspektywy, mają już doświadczenie, więc ja jestem w stanie zainwestować. Jeżeli to wystrzeli w górę, to zarobię bardzo fajne pieniądze. Jeżeli okaże się, że to jest niewypał, to jest klapa, to tak jak w każdej firmie, tak? Wiadomo, że jak otwieramy jakieś firmy, to nie mamy pewności na to, że ta firma będzie funkcjonować, że nie zbankrutuje, że nie powstanie konkurencja, która nas wygryzie z rynku. Albo, że nie zmienią się jakieś przepisy, że nie pojawią się inne tam komplikacje i nasza firma nie zbankrutuje. I to jest na tej samej zasadzie, tak? Że możemy na tym fajnie zarobić, ale też może się okazać, że to nie do końca nie wypał. I trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wolno inwestować pieniędzy, których nie możemy stracić. A ludzie często nie sugerują się, jakby nie słuchają tego, pożyczają pieniądze, co jest w ogóle karygodne, pożyczają pieniądze albo inwestując pieniądze swojego życia i w momencie, kiedy jest taka korekta, chociaż jakby teraz, to oni panikują. Oni sobie czasami myślą, dobra, odzyskam przynajmniej część swoich pieniędzy, ale nie chcę stracić wszystkiego. Więc w momencie, kiedy inni szukają okazji na to, żeby odkupić po bardzo niskiej cenie, kiedy jest promocja, to inni sprzedają w obawie, żeby nie stracić wszystkiego. No właśnie, tu cię chcę zatrzymać, bo mówisz o tym teraz, tak mi się wydaje, w jaki sposób w ogóle powstaje to bogactwo jednych, a tracenie drugich. Mhm. Że jednak ci ludzie, którzy w danym momencie wygrywają, czyli kupili coś tanio i teraz sprzedają drogo, to dlatego sprzedają drogo, bo zdecydowali się, że właśnie tutaj teraz sprzedadzą, ale sprzedają komu? Sprzedają innym ludziom, którzy teraz wchodzą na rynek i oni muszą od nich kupić. I ci ludzie, którzy teraz kupili, oni być może zyskają, jeżeli wystarczająco wcześnie też sprzedadzą, ale większość z nich pewnie poczeka, potem spadnie to i powiedzą, jejku, co się dzieje, ja to wszystko stracę. I wszyscy wtedy sprzedają, tak? I znowu kupują ci, którzy mówią, a, tu jest dla mnie okazja. Więc te pieniądze nie biorą się z giełdy, z niczego, że gdzieś tam, nie wiem, no, coś wzrosło na wartości. I to wzrosło dla wartości dlatego, że inni ludzie weszli na giełdę i wydali swoje pieniądze w tym momencie. Mhm. Czyli jeżeli ty kupujesz, to kupujesz od kogoś. Jeśli sprzedajesz, to sprzedajesz komuś. I jedni tracą zawsze i dlatego, że oni tracą, to inni zarabiają, tak? Czyli to zawsze jest związane z tym, że jeżeli ja wygrywam, to ktoś właśnie w tym momencie przegrał. A jeżeli ja przegrywam, to ktoś moje pieniądze wziął i wygrał, tak? Tak, pieniądze nie biorą się jakby tam z kosmosu, tak? Przechodzą od jednych do drugich. No i to jest właśnie bardzo ważne, żeby edukacja, tak? No tak samo jak w każdej firmie, nie? Że jedni osoby chcą prowadzić biznesu albo nie chcą się uczyć, jak się reklamować, nie chcą się uczyć sprzedaży, nie chcą się uczyć marketingu, a inni się uczą, wykorzystują to, no i później wygryzają konkurencję, tak, z rynku. No, to znaczy jest to na tej samej zasadzie, że pieniądze się nie biorą z kosmosu, tak? Ile trzeba wiedzieć, ile trzeba się uczyć, ile trzeba wiedzieć, żeby przewidywać te rzeczy, które mogą się stać z daną walutą, w którą inwestuję, tak żebym, i dodam tutaj w tym momencie moją historię, tak żebym się nie stresował, nie tracił, nie rwał włosów z głowy, których ja już mało mam, bo pamiętam, nie dlatego, ale tak akurat o tym mówię. Parę lat temu, to był rok 2010, ja postanowiłem wejść na giełdę Forexa właśnie, czyli to jest giełda walutowa. I to było bardzo proste wejście. Wystarczyło wpłacić 200 funtów, czy 250 wtedy. Wystarczyło 250 funtów wpłacić i można było już inwestować na tej giełdzie za pomocą kliknięć. Nawet na telefonie komórkowym wystarczyło kliknąć kup albo sprzedaj i patrzeć, co się dzieje z moimi pieniędzmi. Ale co było niesamowite dla mnie wtedy, to odkryłem po prostu pojęcie lewara finansowego, czyli leverage. Aha. Za te 250 funtów ja mogłem kupić 100 razy więcej. Czyli mogłem sobie teraz dopisać 2 zera na końcu i miałem na swoim koncie 250
25 tysięcy, albo nawet 250 tysięcy. Nie, powiedzmy 20, już nie pamiętam, czy to był lewar. Lewar w zależności może być razy 10, razy 100, a może chyba być nawet razy 1000. Nie przypominam sobie dokładnie, jaki był wysoki ten lewar, ale teraz, czyli wpłaciłem 250 funtów, a mogłem zainwestować, uwaga, 25 tysięcy. Czyli mogłem zainwestować pieniędzy, których nie miałem. Ale jeśli udało mi się zyskać, to zyski były moje. Czyli jeżeli kupiłem teraz jakieś na przykład waluty, powiedzmy dolara, za 10 tysięcy funtów, których nie miałem, ja wpłaciłem tylko 250, to jeżeli ten dolar poszedł w górę w stosunku do innej waluty i okazało się, że na jednym dolarze, jeden dolar na przykład w stosunku do funta, tak, na jednym wzrosło na przykład tam o jakiś procent i na jednym dolarze można zarobić jednego pensa, to teraz 10 tysięcy razy jeden pens, no i ja tyle pieniędzy miałem na swoim koncie, czyli 10 tysięcy, czyli 10 funtów, tak? 10 tysięcy, nie, czy 100 funtów. Tam się dwa zera odcina. Jeden pens to jest jedna setna funta, czyli ja mam 10 tysięcy, no to 100 funtów do przodu. Czyli jeżeli była różnica jednego pensa, to 100 funtów byłem do przodu. I ja miałem już kilka właśnie takich sytuacji wtedy, że patrzyłem, o, coś idzie w górę, szybciutko, duża kwota, inwestuję, kupuję 10 tysięcy. I nagle po kilku sekundach okazało się, że ja już mam 50 funtów. Za chwilę mam 70 funtów. Za chwilę mam 120. I to było w ciągu kilku minut. I pamiętam, stałem sobie wtedy w Polsce u moich rodziców na wakacjach, na balkonie, oglądałem sobie przyjeżdżające samochody, szum drzew i patrzyłem na te zmieniające się cyfry. I w pewnym momencie mój... tam była inwestycja, która trwała 4 minuty. W ciągu 4 minut udało mi się tam zarobić 650 funtów. I wcisnąłem, sprzedaj i mówię, no rewelacja, super. I tak się napaliłem, że zacząłem tak właśnie w ten sposób działać. Krótko, kilka minut, super zysk. Ale problem był w tym, że właśnie nie znając się na tym, nie wiedząc, co się stanie, to, co ci się wydaje, że za chwilę pójdzie w górę, za chwilę pójdzie w dół. Jedna minuta idzie w górę, potem nagle się okazuje, że przez 5 minut idzie w dół. I ponieważ ja nie mam tej gotówki, to ten lewar finansowy powoduje, że w momencie, kiedy moja strata jest poniżej mojego wkładu, czyli 250 był mój wkład, to ja tracę praktycznie wszystko. Wyłącza mi się to, samo się sprzedaje, czy tam kupuje, ja tracę kompletnie mój wkład. Więc ryzyko jest duże, pomimo tego, że można też szybko zarobić fajne pieniądze. I suma summarum, poprzez miesiąc takiego inwestowania, ja pomimo tego, że parę razy zarobiłem po kilkaset funtów, potem straciłem tysiące. I suma summarum wyszedłem na minusie. Także pamiętam wtedy, że najgorszą rzeczą, jaką wtedy przeżywałem, to była ta niepewność, że po prostu nie mogłem spać nawet czasami, bo coś tam było ustawione. Nie wiedziałem, co będzie rano. Bałem się, że stracę i byłem bardzo nerwowy, bardzo podminowany tym, że gdzieś tam są moje pieniądze, gdzieś coś zainwestowałem i teraz nie wiem, co się dzieje i muszę cały czas sprawdzać. To sprawdzanie było dla mnie bardzo takie, no dużo nerwów mnie kosztowało i wyszedłem z tego, bo po prostu czułem się już wrakiem po tym miesiącu, że już nie chciałem więcej się tym bawić. Więc widzę, że dużo osób podchodzi w ten sposób, że wydaje mi się, że to tak wystarczy wejść, poklikać i już wszystko jest jasne, ale wtedy nauczyłem się, że są osoby, które długoterminowo inwestują, to nie robią w ten sposób. Robią zupełnie inaczej. Mają narzędzia, potrafią to obliczyć, przewidzieć, inwestują jakieś małe kwoty, czekają miesiącami czasami, aż wyciągną te pieniądze z powrotem. I możesz powiedzieć właśnie z twojej perspektywy, jak wygląda takie mądre inwestowanie, tak żeby właśnie nie stracić, ale jednak zarobić. To powiem tak, jeżeli chodzi w ogóle o tę dźwignię, to ona jest w ogóle niepolecana dla osób, które dopiero wchodzą i nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje. No tak, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, to oczywiście można kupić i sobie poczekać, aż właśnie cena ich wzrośnie.
bo nawet jeżeli będą takie spadki, jak teraz na wielu kryptowalutach były bardzo mocne spadki, to my mamy te kryptowaluty, z nimi nic się nie dzieje, tak? Możemy sobie po prostu trzymać i rok czasu i poczekać, aż znowu cena wzrośnie do góry, tak więc jakby nie tracimy swoich pieniędzy, no chwilowo one straciły na wartości, no ale nic z tym się nie dzieje, tak? Jeżeli chociażby zobaczymy na cenę złota, tak? Parę lat temu były takie szczyty, jeśli chodzi o cenę złota i od 4 lat nie jesteśmy w stanie wrócić do tego samego poziomu, tak? No, ale to nie znaczy, że musimy sprzedawać to złoto, tak? I wyjdziemy ze stratą. Nie, po prostu możemy je trzymać tak długo, aż cena wróci do poprzedniego poziomu. Tak samo z kryptowalutami. Osoby, które jakby są już jakby bardziej zaawansowane, są techniczne lub posługują się oprogramowaniem, bo ja nie ukrywam, że ja nie jestem żadnym tam analikiem technicznym, nie jestem tak jak niektórzy traderzy z 15-letnim doświadczeniem. Ja się wspomagam oprogramowaniem, narzędziami. Żyjemy w takich czasach, gdzie powstaje naprawdę oprogramowanie, takie, które kiedyś nie było, tak? Tak samo jak teraz na smartfonie możemy robić różne cudawianki, tak samo powstaje oprogramowanie, które stanie nam analizować rynek, powiadamiać nas, dawać nam jakieś sygnały. Ja też się wspieram takim oprogramowaniem. I osoby, które jakby bardziej jakby czują ten temat, chcą się bardziej rozwijać, mogą się wspierać takim oprogramowaniem i korzystać z dźwigni, która jakby przyspiesza jeszcze bardziej zarabianie. Tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest takie fajne powiedzenie, że na rynku można zarobić nawet 1000% swojego kapitału, ale można stracić maksymalnie 100%. I tutaj trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nawet jeżeli coś nam się wydaje na taki totalny pewniak, to jest właśnie to zagrożenie, że coś może jednak później w tym kierunku, co trzeba. I od tego są na przykład chociażby stop lossy, tak? Czyli ustawiamy sobie poziom, na którym automatycznie wychodzimy z rynku, jeżeli coś by poszło nie tak. Czyli mam jakąś kwotę pieniędzy, tak przypuśćmy 1000 funtów, tak, na rynku. I ja sobie oczywiście ustawiam tam odpowiednią wielkość lotu, żeby w zależności jak dużą pozycją chcę wejść w rynek. I ja sobie od razu się patrzę, okej, gdzie ja ustawię ten tak jakby poziom zabezpieczenia. Gdyby coś poszło nie tak, to gdzie mam mnie wyrzucić z rynku? I ja sobie ustawiam, że na przykład jestem w stanie stracić na przykład 5% swojego kapitału, tak? Tylko 5%. Więc ja ustawiam, okej, ja widzę, że to wszystko ma iść niby w dobrym kierunku, więc jestem w stanie dużo na tym zarobić, ale gdyby coś poszło nie tak, to w momencie, kiedy zacznie iść w złym kierunku rynek, to mnie automatycznie wyrzuci na tym 5% minusie. Czyli ja nie tracę swojego kapitału, nie muszę się o to bawić. Jedynie ryzykuję to właśnie tymi 5% w stosunku do tego, co mogę oczywiście zarobić, tak? Więc tutaj oczywiście, jeżeli ktoś chce operować na dźwigni, to bardzo ważne jest to, aby ustawić sobie właśnie taki poziom zabezpieczenia, który nas automatycznie wyrzuci z rynku, jeżeli coś pójdzie nie w tym kierunku, który chcieliśmy. Jest to niesamowicie istotne. Druga rzecz, no jeżeli ktoś jest naprawdę nerwowy i boi się każdego funta, każdą złotówkę, no to naprawdę, no to nie powinien się brać za inwestycje. No bo na to nie patrzy, no gdziekolwiek. Czy otworzymy, niektórzy właśnie, to jest tak jak powiedziałem też w rozwoju osobistym, tak? Czasami ludzie mówią, zmień pracę, otwórz firmę, ale firma też się wiąże przecież z nerwami, też ze stresówką, tak? Czy nasz klienci nie oszukają, czy nie zmienią się jakieś przepisy, czy konkurencja nas nie wygryzie. Przecież tam to też nie jest tak, że zawsze idzie pięknie wszystko i zarabia kupę kasy, tylko też się pojawiają problemy i to też może powodować, że ludzie sobie wyrywają włosy z głowy. Inwestowanie właśnie w metale, no w metale to dobra, no to tam cena idzie do góry, na dół, to są małe skoki, ale też są małe zarobki. Jeżeli ktoś nie ma dużego kapitału, to ile stanie wyciągnąć w ciągu roku z takich inwestycji? No bardzo mało, to są bardzo małe pieniądze. A jeżeli mamy jakieś tam marzenia, jakieś plany, no to i przez 30 lat się nie dorobimy tego, jeżeli będziemy bardzo mało inwestować i bać się o każdą złotówkę. Na rynku nieruchomości też przecież. Ja mam taką znajomą, która kupiła gdzieś tam w Polsce mieszkanie pod wynajem. Myślała, będzie, okej, kupię dom, zainwestuję pieniądze, będę miał pod wynajem. I okazało się, że wprowadziły się osoby do niej, które nie chciały płacić czynszu za to mieszkanie, tak? I minął jeden, drugi, trzeci miesiąc. Ona później miała problemy z wyrzuceniem tych ludzi, ponieważ tam w Polsce prawo bardziej chroni lokatorów niż osoby, które są właścicielami tych mieszkań. Oczywiście w końcu udało im się wyrzucić tą parę, no ale teraz znowu się walczy w sądzie o to, żeby odzyskać te pieniądze. I to też nie jest takie szybkie. Kiedyś nawet widziałem wasze chyba spotkanie tam w Hulu odnośnie też jakieś tam nieruchomości, że ktoś tam przez kilka lat wynajmował sobie jakieś tam mieszkanie, potem chciał je wyrzucić, okazało się, że coś tam w umowie nie było tak, jak być powinno, ta osoba podała ich do sądu i landlord musiał zwrócić pieniądze z kilku lat, tak? więc w każdym biznesie są jakieś zagrożenia, tak. Można stracić pieniądze i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, jeżeli ktoś naprawdę boi się o każdą swoją złotówkę, to nie powinien się brać za inwestycje, no ale to też musi się pogodzić z tym, że pracując na przykład na etacie, jeżeli boi się
się otworzyć biznesu, chce pracować na etacie, no to na wiele rzeczy sobie nigdy nie będzie w stanie pozwolić. Bo ja kiedyś miałem takie bardzo fajne, jeszcze tylko dokończę, takie bardzo fajne szkolenie odnośnie finansów i tam też było takie powiedziane, słuchajcie, napiszcie sobie na kartce, wypiszcie sobie, co byście chcieli mieć, tak? Czyli na przykład, że chcecie kupić jakiś dom, jakiś samochód, na przykład na wakacje jeździć albo sobie iść do kina, jakie to są kwoty. Później popatrzcie, ile zarabiacie na chwilę obecną i zobaczcie, czy was w ogóle jest stać na to. No i mi wyszło, że chyba, żebym zrealizował swój poziom, bym musiał zwiększyć swoje zarobki o 10 tysięcy funtów miesięcznie. No. Więc to jest to, że no jeżeli ktoś się boi inwestować i nie chce podjąć żadnego ryzyka, no to okej, okay, no to jest tak, to inwestowanie nie jest dla każdego, no ale też musi zdawać sobie sprawę i brać odpowiedzialność za to, że na niektóre rzeczy nigdy go nie będzie stać. A jeśli chodzi jeszcze o tracenie pieniędzy, to ludzie sobie nie zdają sprawy, że osoby, które nie inwestują pieniędzy w nic, też tracą cały czas pieniądze. No wyobraź sobie, że ja na przykład zarabiam jakieś pieniądze, później te pieniądze inwestuję, one też na siebie zarabiają. Ja za to mogę kupić jakiś, nie wiem, samochód, domy, wycieczki, cokolwiek. Mam pieniądze na różne rzeczy, a osoby, które tylko i wyłącznie zarabiają pieniądze pracując gdzieś na etacie, jeżeli wyskoczy jakiś problem, to muszą wydawać pieniądze z tych, które zarobiły, tak? Jeżeli czasami nie stać ich na przykład na kupno domu, nie chce stać ich na kupno samochodu, to wszystko muszą kredytować, a wiadomo, że nikt kredytu za darmo nie daje. Dlatego są odsetki, jakieś tam opłaty transakcyjne, coś tam, więc ludzie i tak płacą dużo, dużo więcej niż to, ile to jest warte, za co zapłacili, więc też tracą na tym cały czas. Mhm. To nie ma bezpiecznego miejsca w życiu takiego, że bez ryzyka, że a pójdę na etat, to nie mam ryzyka. Albo pójdę, założę biznes, to będzie mniejsze ryzyko. Albo wejdę na giełdę, to już tam jest, wszędzie jest ryzyko, prawda? W każdym momencie. Nawet w pracy na etacie, bo mam w tym roku w ogóle się zdziwiłem, ile moich znajomych straciło pracę, tak? Bo mieli jakby pracowali w dużej firmie i myśleli, a ja mam stałą pracę, umowę na stałe, wszystko ładnie, pięknie, a okazuje się, że firma przenosi siedziby do innego miasta. I to daleko, do innego miasta. I teraz mają opcję oczywiście, albo się przeprowadzić do innego miasta i tam dalej pracować z nimi, albo szukają nowej pracy. No i dużo osób po prostu musiało zacząć szukać nowej pracy. W ogóle się tego nie spodziewało. I musiało zacząć szukać nowej pracy, bo firma się przenosi, tak? I o nich nie interesuje to, czy tym pracownikom się to podoba, czy nie. A nawet chociażby właśnie, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, ile przecież zawodów teraz ludzi straci pracę w swoich zawodach. Ja czasami, jak jeżdżę do Polski, to rozmawia się z taksówkarzami i, znaczy, nie z taksówkarzami, z Uberami. jeżdżę Uberem i się pytam, nie, jak wygląda sytuacja, czy im się to podoba, czy jest celo, no to dobra, jeżdżą na tym Uberem, bo jakoś muszą zarabiać, no ale tam przecież jest wojna, tak? Taksówkarze myślą, że do końca życia będą jeździć na taksówce, a tu okazuje się, że Uber ich wygryzł. No i taksówkarze nie mieli do wyboru, albo zaczną jeździć na Uberze, albo nie mają pracy. Więc to jest to, że czasami ludzie jakby odrzucają wszystko od siebie, myślą, że to ich nie dotyczy, a później zdarzają się z takim czymś, że jeżeli nie rozwijają się, nie są w stanie się przekwalifikować lub nie patrzą na to, że ich zawód może być zagrożony za niedługo, to później się budzą z tak zwaną ręką w nocniku, nie? Tak, czyli nie możemy ignorować rzeczywistości. Tak jak powstają właśnie te nowe projekty, tak jak mówisz, czy Uber, czy Airbnb, czy nawet kryptowaluty. Nie możemy tego ignorować i powiedzieć sobie, a co mnie to obchodzi, to jacyś tam ludzie sobie gdzieś tam inwestują, mnie to nie interesuje. Jeżeli nie będziemy się interesować, nie będziemy przystawiać ucha do tego, co się dzieje, i starać się tego zrozumieć, to jesteśmy w jeszcze bardziej ryzykownej sytuacji, bo w momencie, kiedy nastąpi jakaś zmiana, to my jesteśmy zieloni wtedy. Wspominaliśmy Kiyosakiego też dzisiaj, książki, akurat w takim może humorystycznym aspekcie, ale Kiyosaki w innej książce, w jednej z tych książek napisał taką rzecz, zresztą powtarzam ją wiele razy, jak zarządzać pieniędzmi, jeśli chodzi o inwestycje. I to mi się bardzo spodobało. I powiedział coś takiego, że z miesięcznej twojej wypłaty, nieważne czy ona jest z biznesu, czy ona jest z etatu, 70% odetnij sobie, połóż sobie na bok i to będzie na twoje wydatki, na twoje życie, ale 30% totalnie nie możesz tego ruszyć. I te 30% podziel na trzy kawałki. 10% niech to będzie na oszczędności, czyli odłóż na konto oszczędnościowe, niech sobie leży tam. W razie, gdyby coś ci się stało, byłbyś chory, nagle był wydatek, musisz mieć oszczędności. Drugi 10% oddaj innym ludziom na cele dobroczynne. Pomóż innym ludziom, bo to też jest ważne, żeby jednak pomagać, bo to wraca, prawda? Jeżeli pomagamy innym ludziom, to wraca. A trzecią część zainwestuj. Czyli inwestuj tylko 10% z tego, co masz
co zarabiasz. Czyli żyj za 70%, ale te 30% inwestuj, oddawaj i oszczędzaj. I to też pokazuje, że jeżeli jestem w stanie przeżyć, czyli muszę wiedzieć, ile potrzebuję miesięcznie, żeby przeżyć, i muszę się zmieścić w 70%, żeby mieć te 10% na inwestycje, i to są tylko te pieniądze, które mogę zainwestować. I wtedy faktycznie to 10%, jeżeli stracę, no to stracę w tym miesiącu. Dobra, ale w następnym miesiącu mam następną pulę pieniędzy do te 10% znowu do zainwestowania i będę się uczył i inwestował. Będę wybierał sobie różne drogi inwestowania. Być może będę zbierał na depozyt na jakiś dom pod wynajem. Być może dla mnie waluty są atrakcyjną opcją, a być może wszystko naraz. Być może będę miał i dom, i będę miał waluty, i będę miał biznes. Więc to jest też taka ważna rzecz, której powiedziałeś, że ludzie często inwestują pieniądze, których nie mają. Pójdą, zapożyczą się, bo myślą, że będzie super. A potem znajdują się w okropnym dołku, bo wykorzystali właśnie leverage, czyli ten lewar, pożyczając pieniądze skądś inąd, a teraz nie masz czego oddać nawet, bo te pieniądze przepadły. Więc to jest najbardziej ryzykowna droga próby jakby zarobienia pieniędzy, pożyczając od kogoś na inwestycje. I wiem na przykład jeszcze taką jedną rzecz mi przyszła do głowy, że kiedy ja wchodziłem na giełdę tych walut, to też używałem oprogramowania. I oprogramowanie często ma opcję demo. Czyli zanim wejdzie się na 100% ze swoją gotówką, można użyć takie konto demo i prawdziwymi danymi, takie jakie są na giełdzie, pobawić się i pograć sobie jakby w grę. I zobaczyć, czy to mi wychodzi to zarabianie, czy nie. I dopiero wtedy, kiedy zobaczę, zrozumiem to wszystko i w tym demo, w tej grze wygrywam faktycznie, dopiero wtedy mogę pomyśleć o tym, że okej, jestem gotowy na to, żeby wejść z własną gotówką. Ale najczęściej nikomu się nie chce grać w demo, albo jak zagra raz i dwa i zobaczy, że coś wygrał, to od razu czuje się gotowy do tego, żeby już wejść ze swoją gotówką. A to jednak potrzeba czasu, prawda? Nie, no trzeba, no naprawdę trzeba do tego, to nie traktować tego jak po prostu zabawę, tylko podchodzić do tego w odpowiedzialny sposób, tak? Ja na kiedyś, dawno temu już nagrałem też takie ważne wideo, w którym właśnie mówimy o tym pożyczeniu pieniędzy, tak? Musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli mam nawet jakiś świetny pomysł na właśnie chociażby o kryptowalutę, o grę na giełdzie, czy tam jakieś tam inne inwestycje, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że no nie wolno się zapożyczać, no nie można być uziemiony później na parę lat, jeżeli coś wyjdzie nie tak. Bo wyobraź sobie, że ja na przykład inwestuję w jakiś projekt tam właśnie na blockchainie, tak, w jakieś kryptowaluty, zainwestuję jakieś pieniądze. Jeżeli wypali, super, zarobię. Jeżeli nie wypali, no to trudno, to są tylko pieniądze. Jestem w stanie je odpracować, jestem w stanie odrobić i żyć dalej. Próbować kolejny raz zainwestować w inny projekt lub w ogóle no, w jakiś sposób dalej funkcjonować. Ludzie, którzy pożyczają dużą ilość pieniędzy i chcą się szybko wzbogacić, to ryzykują tym, że jeżeli coś nie pójdzie, to oni nie dość, że nie mają pieniędzy, to jeszcze zostają z długami. A te długi później mogą na nich ciążyć przez kilka lat, tak? Czyli oni totalnie są po prostu zrujnowani, załamani, no bo muszą przez kilka lat spłacać swoje takie chybione inwestycje. To jest fajne właśnie na giełdzie, na kryptowalutach czy tam na Forexie, że tak powiedziałeś, można pograć na demo, można pograć za małe pieniądze, zobaczyć, czy jesteśmy w stanie w ogóle jakiekolwiek z tym podziałać, tak? I nie potrzebujemy do tych dużych ilości pieniędzy. Jeżeli zobaczymy, że dobrze się w tym czujemy, że jesteśmy w stanie zarabiać, można, wiadomo, grać coraz większymi pieniędzmi. Ale jeżeli coś nie pójdzie nie tak, no to trudno, no to żyje się dalej, tak? Odrobię pieniądze, to są tylko pieniądze. Najgorzej jest to, kiedy właśnie ludzie boją się nawet zaryzykować jakiekolwiek moich pieniędzy i jakby zostają tam, gdzie są, nie są szczęśliwi, nie są zadowoleni do końca swojego życia, tak? Rezygnuję ze swoich marzeń, rezygnuję ze swoich planów tylko dlatego, że obawiałem się jakieś tam złotówki, funty, euro, czy tam inne jakieś tam waluty, że mogą je stracić. To wszystko można odrobić. I na pewno Tygrek prowadzi różne biznesy, jedne wychodziły, inne nie wychodziły. Ja tak samo, wiele rzeczy mi wychodziło i nie wychodziło. I zdałem sobie z tego sprawę, że pieniądze są i ich nie ma, nie? Zarabiamy, nie ma. Tak samo chociażby jak ostatnio bardzo fajny był wywiad odnośnie jednej osoby, która była w Biznes Cafe, która w Polsce była milionerem, tak? Potem firmę i zbankrutowała, tak? I co? Przyjechała do Anglii, otworzyła kolejną firmę, teraz robi tam w krajach azjatyckich gdzieś robi biznesy, tak? Pewnie wiemy o kogo chodzi dokładnie. No i to jest to, że ludzie potrafią no, dojść do milionów, potrafią zbankrutować, potrafią kolejny biznes otworzyć i no takie rzeczy się dzieją, tak? I trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Nie wszystkie inwestycje nam będą wychodzić, ale no nie wolno rezygnować jakby ze swoich marzeń, tylko trzeba podchodzić do tego w odpowiedzialny sposób, aby nie stawiać wszystko na jedną kartę,
bo jeżeli osoby tak właśnie robią, wszystko na jedną kartę stawiają, to może się okazać, że no, później przez wiele lat są uziemieni. Nawet gdyby mieli super biznes, nawet gdyby się pojawił fajny projekt, pojawiłby się super pomysł na biznes, to oni nie są w stanie w tym uczestniczyć, bo oni mają jeszcze bardzo duże kredyty na swoich barkach, tak? Mhm. Ale właśnie często osoby, które wchodzą tak na całość, ulegają de facto takim sugestiom innych ludzi, którzy właśnie przychodzą i mówią: teraz jest okazja, teraz masz czas, teraz inwestuj, chodź, ja ci pomogę, wiesz. I potem się okazuje, że czasami takie osoby biorą pieniądze wielu ludzi, bo działają na emocjach, a potem znikają. Pstryk, nie ma ich. Jak rozpoznać takiego człowieka? Jak się wystrzegać tego typu sytuacji? Po pierwsze, to właśnie, jeżeli ktoś chce naprawdę inwestować, zarabiać, na początku, jeżeli ktoś w ogóle nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, to warto, żeby znalazł sobie osoby konkretne, które jakby pasjonują się tym, co robią, obserwować ich, patrzeć się, jakie kroki oni poczyniają i sugerować się tym, co oni robią, tak? I powoli się oczywiście samemu uczyć, rozwijać, zacząć to wszystko rozumieć. Bo ja też na początku, jak wchodziłem, to kompletnie nie wiedziałem w ogóle, co z czym się, jak to wszystko funkcjonuje, ale z czasem zacząłem oczywiście słuchać wywiadów, słuchać webinarów, spotkań, czytać artykuły. I kiedy ktoś mi później proponował jakiś super biznes, to ja się patrzę, ale o czym ty mówisz, nie? To śmierdzi ściemą, kurde, z daleka, nie? No, więc później człowiek już po prostu to wszystko wyłapuje, nie? I to na pewno w różnych branżach, jeśli chodzi o różne inwestycje, no są osoby, które naprawdę dostrzegają, widzą, aha, dobra, widzę w tym potencjał, a są osoby, które się patrzą, ale o czym ty mówisz, nie? Co ty chcesz mi w tytuł wcisnąć? No, więc później takie rzeczy się wyłapuje. Nie ukrywam, że tak jak na właśnie rynku kryptowalut powstają też projekty lub są osoby, które chcą zgarnąć ten kapitał cały, bo tak jak powiedziałem o tych startupach, tak, co powstają nowe projekty, czasami są ogłaszane ten ICO, to niektóre są naprawdę po to, żeby się rozwinąć i jakby rozwinąć tę technologię, a niektóre są tylko po to, żeby zgarnąć wiele milionów i zniknąć, tak, i uciec. I są takie, no ale to w każdej branży tak jest, tak, jeżeli chociażby, nie wiem, mówimy o branży ubezpieczeń. Jedni są tacy, którzy naprawdę chcą nam zapewnić bardzo fajną polisę, żebyśmy my i nasza rodzina była zabezpieczona, żeby nic się nie stało, że w razie wypadku, żeby mieć zabezpieczenie swojej przyszłości, a inni są tylko tacy, że wciskają pierwszą lepszą polisę, tylko żeby prowizję dostać. Chociażby handlarze samochodowi, tak, jedni są naprawdę, którzy sprawdzają fajne samochody, dbają o to, żeby wszystko było ok, dają gwarancję, a inni są tacy, którzy wiedzą, że ten samochód był gdzieś, nie wiem, był podczas jakiejś powodzi, był zalany do połowy wodą, lub tam skrzynia biegów już się sypie, ale sprzedadzą to tylko po to, żeby tylko na tym zarobić. I to w każdej z branży. Tak samo na rynku kryptowalut trzeba uważać, bo tam są, wchodzą potężne pieniądze, no i są niestety ludzie, którzy chcą tylko się zarobić, chcą kosztem innych, tak? Chcą zarobić pieniądze kosztem innych. No to trzeba troszeczkę po prostu być czujnym i no trzeba mieć na pewno zaufanie do osoby, z którą się rozmawia, bardziej niż... Bo tak zapytałem właśnie, jak rozpoznać taką osobę, wiesz, jak rozpoznać takich ludzi. I po prostu, jeżeli coś jest za piękne, jak ktoś za pięknie to opisuje i szybko, jeszcze nas pewnie zachęca, żeby to zrobić szybko, no to może być jakiś sygnał tego typu, że to jest w jego interesie, żebyśmy weszli szybko. A to nie musimy działać praktycznie z dnia na dzień, tak? To nie o to chodzi, że coś tam usłyszeliśmy informację i już musimy o to wchodzić. Możemy oczywiście posłuchać jednej, drugiej, trzeciej, czwartej osoby, poszukać informacji na temat, możemy się poprzyglądać miesiąc, dwa miesiące i zobaczyć, kto rzeczywiście podchodzi do tematu konkretnie, a kto po prostu leje wodę tylko po to, żeby ściągnąć jak najwięcej no, takich kozów ofiarnych, tak? Żeby wcisnąć im bajeczkę i na tym zarobić. To też jest naiwność ludzi, którzy myślą, że ktoś, kto proponuje im coś, to już wszystko wie i można oddać mój los w jego ręce, że o, on mi wszystko zainwestuje, on się tym zajmie, ja już nie muszę nic robić, ja już nie muszę tego tak dokładnie rozumieć ani wiedzieć, bo on wie za mnie. Czyli to jest jakby zrzucenie odpowiedzialności na inną osobę, no co de facto właśnie jest tym kolejnym ryzykiem, jakie podejmujemy. Tak. Ja mówię tak, ja powtarzam tak, ryzyko jest zawsze i wszędzie, tak? Tylko tutaj jest podstawowa kwestia, nie wolno bać się jakby tego ryzyka, bo ono zawsze jest. Jeżeli będziemy całe życie się bali ryzyka, to nigdy niczego nie osiągniemy. Tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że istnieje ryzyko i uważać na to, w jaki sposób można je minimalizować, albo żeby no, tak to rozwiązać, żeby no, jednak podejmować to ryzyko, ale żeby nie wpakować się w żadne kłopoty. Adam, ty nie tylko inwestujesz sam, ale też publikujesz, widzę, dużo w internecie, na ten temat, robisz webinaria i tak dalej. Czyli generalnie pomagasz ludziom we wchodzeniu w ten rynek inwestowania w kryptowaluty. Powiedz mi, dlaczego tym się zajmujesz?
Po pierwsze, ja widzę w tym oczywiście szansę, olbrzymią szansę na przyszłość. No tak, jak widzimy chociażby takie postacie, jak wspomniałeś, Airbnb, tak? Albo potężne firmy, które no, działają na rynku i są no, potęgami. No, zainwestować w takie firmy, no nie jesteśmy teraz w stanie, no, na tym nie zarobimy. A tworzą się teraz kolejne projekty, które są w stanie wyprzeć te obecne dzięki właśnie technologii blockchain. My możemy jakby stać się częścią tego wszystkiego. Czyli możemy na tym zarobić, możemy się wycofać w dowolnym momencie, możemy korzystać z tych technologii, możemy naprawdę wystrzelić do przodu w porównaniu do osób, które się tym nie interesują. Ja to tak fajnie, tak właśnie kiedyś też na swoim fanpage'u zamieściłem taką informację, że jedni wykorzystują rozwój technologiczny do tego, żeby szukać Pokémony, tak? czyli biorą, korzystają z tego rozwoju technologicznego, płacą za to kupę kasy po to, żeby się pobawić, a inni po prostu dostrzegają technologiczne po to, żeby albo usprawnić działanie swojej firmy, albo po to, żeby zainwestować, żeby no, mieć z tego naprawdę jakieś korzyści, a nie tylko zabawę. No, ja z racji tego, że właśnie bardzo dużo czasu, ja mam taki po prostu też nawyk, że w domu wiadomo, muszę niektóre rzeczy samodzielnie wykonać, ale jeżeli są jakieś właśnie wartościowe materiały wideo, webinary, spotkania, konferencje, to ja często robię sobie po prostu playlistę. Jak jeżdżę, jadę samochodem, to ja to wszystko słucham, interesuję się, uczę i kiedy widzę, że naprawdę jest jakaś wartościowa informacja, to ja to też zamieszczam na przykład na swoim fanpage'u albo dzielę się z innymi, bo no nie jesteśmy w stanie od rana do wieczora śledzić tych wszystkich informacji. Większość z nich to też są tylko jakieś takie plotki, jakieś pierdoły w różnych rodzajach, wiadomo, magazynach, gazetach i portalach, gdzie tam liczy się tylko informacja, a nie to, jak rzetelne są te informacje. Więc ja też mam, śledzę wiele osób, które siedzą w tym po uszy i tylko zajmują się jedną branżą. Cały czas się rozwijam, edukuję i później, jak są ważne informacje, też się dzielę z innymi, żeby mogli też ludzie z tego korzystać. Mhm. A poczuć się oczywiście później. Ja dzięki temu zdobywam, wiadomo, autorytet, ludzie po prostu mi ufają, później dostaję też fajne wiadomości i komentarze, że naprawdę bardzo konkretnie mówię, że nie jestem jednym z tych kolejnych naciągaczy na internecie, którzy obiecują złote góry, a tak naprawdę to wciągają ich tylko w jakieś tam piramidy, czy w jakieś nie wiadomo rzeczy, tak? Które są i za chwilę znikają. Oczywiście wiadomo, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że te biznesy, w które my wchodzimy, też coś im się nie przydarzy, ale no jeżeli jakby dbamy o swoją markę, swój wizerunek, no to jakby nie robimy tego, żeby w ciągu chwili sobie to wszystko zszargać, tak? No, jeżeli chcemy oczywiście działać przez lata i cały czas rozbudować, iść do przodu, rozbudować się, budować coraz większą społeczność wokół siebie i, nie wiem, nawiązać jakieś współpracę z partnerami, to wiadomo, oczywiście trzeba bardziej też dbać o to, o swój wizerunek, niż o to, żeby się szybko dorobić kosztem innych. Tak jest. No i właśnie dlatego tutaj jesteś w tym temacie, bo jest sporo osób, z którymi mogłem rozmawiać na temat kryptowalut. Mhm. I na pewno jest wiele, wiele takich ludzi, którzy są już znani i tak dalej, wiesz, jakieś tam autorytety, ale dla mnie właśnie liczy się to, że znam ciebie i wiem, jakiego typu jesteś człowiekiem, jak, do czego dążysz, że dążysz właśnie do budowania relacji, do budowania współpracy z innymi ludźmi i nie zależy ci na zysku, że tak bardzo, jak zależy ci właśnie na tych relacjach, dlatego tu jesteś właśnie dzisiaj. Zdecydowałem, że z tobą porozmawiam właśnie, bo ci ufam i też nie wpuszczę słuchaczy Biznes Cafe kogoś tutaj, kto będzie tylko zachwalał i mówię, kto jest wspaniały i tak dalej. Tylko też powie, jak to działa, jakie są potencjalne ryzyko, jakie mogą być problemy, jakie mogą wystąpić. Więc powiedz mi, ponieważ ty przetrawiasz jakby, tak jak mówisz, te informacje, słuchasz tego i później też próbujesz ludziom pomagać. Gdzie te informacje można znaleźć? Jak można śledzić ciebie? Prowadzę fanpage na Facebooku Inwestor Online. Tam zamieszczam różne informacje, tam też pokazuję, w jakich wydarzeniach się pojawią, tak więc można mnie to spotkać osobiście, można porozmawiać. Jeżeli pojawią się artykuły, jakieś fajne nagrania na wideo, to tam wpuszczam. Na swojej stronie internetowej też mam po prostu newsletter, zapis na listę mailingową. Jest to taka zamknięta lista inwestorów, osoby, które chcą otrzymać powiadomienia, po prostu mogą się tam zapisać. Jeżeli coś się wydarzy ciekawego, to po prostu puszczam mailing do nich. Albo o nowym nagraniu wideo, albo o jakimś spotkaniu, tak więc można też podsumować. Mam bardzo fajnie ludziom informacje odnośnie innych kanałów, innych stron na fanpage'u, które warto obserwować, warto śledzić, bo nie ukrywam, że osoby, które wchodzą, nie wiedzą, kto rzeczywiście się zna na rzeczy, kto po prostu jest, leje wodę i tylko chce na innych zarobić, a tego ja też czasami podsyłam po prostu taki dokument, słuchaj, ten sobie kanał zasubskrybuj, to polub i będziesz miał jakby no najbardziej konkretne informacje dostarczane do ciebie, tak? Adres strony twojej, proszę. investoronline.com
Inwestor przez V? Inv, aha. Tak. Bez spacji, żadnych tam kresek, nie ma kropek. Inwestoronline.com. Inwestor, pomiędzy inwestor a online jest kreska. Aha. Inwestor.online.com. Dobrze, to zapiszemy. I na fanpage'u też mnie można bardzo łatwo znaleźć. Czyli linka do fanpage'a, linka do twojej strony pod tym materiałem podamy jeszcze na stronie bizneskafa.uk, żeby było łatwo znaleźć. Adam, dziękuję. Dziękuję. Również dziękuję. Bardzo miło. Jak zwykle bardzo przyjemnie się z tą rozmawiało. Wzajemnie. Miłego dnia. A jeszcze właśnie, miałeś mi przypomnieć. Aha. Miałem się zapytać, dlaczego tak właśnie, czy rządy w ogóle, czy są w ogóle zadowolone z tych kryptowalut, jakie problemy stwarzają. Teraz musieliśmy się przypomnieć na końcu. Powiem tak, powiedziałem, że to tak wszystko wyszło na światło dzienne tak szybko, że rządy nie są do tego przygotowane. I też musimy zwracać sobie uwagę na to, że na tym rynku są olbrzymie pieniądze. I teraz tak, jeżeli ludzie nagle nie chcą trzymać pieniędzy na lokatach w banku, tylko chcą inwestować w kryptowaluty, gdzie mają zyski o niebo lepsze, tak, nawet wpłacają mniejsze pieniądze, są w stanie dużo, dużo więcej wyciągnąć niż trzymając pieniądze na jakiejś lokacie w banku. Jeżeli ludzie chcą przesyłać pieniądze bez pośredników, tak, no to jest jakby uszczerbek na dochodów, tak, państwa, różnych instytucji. I nagle się okazuje, że ludzie chcą zarabiać pieniądze, oni też się boją, żeby ludzie odprowadzali podatki od tego wszystkiego. No i tu się pojawiają takie problemy, tak. Państwo nie jest w stanie jeszcze to uregulować, więc najlepiej to zakazać. No, różne, no wiadomo, tu chodzi tylko o pieniądze, tak. Banki na tym strasznie dużo, banki zaobserwowały oczywiście olbrzymi odpływ pieniędzy ze swoich lokat, tak, bo banki jakby na to nie patrzymy, my wpłacamy pieniądze, oni za to udzielają jakichś pożyczek, grają też na Forexie, na giełdzie walutowej, inwestują te pieniądze, cały czas z nimi obracają, a później nam wypłacają jakieś tam delikatnie mówiąc ochłapy jakieś, tak, masz i ciesz się, tak. No, ludziom się wydaje, okej, fajnie, bo jest bezpiecznie, ale oni na tym nie zarabiają, na tych żadnych lokatach bankowych. Kiedy ludzie zobaczyli, że naprawdę są w stanie sami sobie pomnożyć swoje pieniądze, nagle te pieniądze zaczęły wypływać z tych banków. Oczywiście państwo musi chronić banki, więc zaczynamy tu się blokady kont, tak, żeby nie przelewać pieniędzy na giełdy kryptowalut, czyli mogę tobie przesłać pieniądze, ale gdybym chciał na przykład wysłać już pieniądze na jakieś giełdy kryptowalut, to już moje na przykład przelew może być zablokowany. Mhm. No, tak samo chociażby te już na razie Visa i Mastercard na razie się broni, mówi, że nie boją się tego wszystkiego, ale to też już zagrożenie dla nich, tak? Jeżeli każdy będzie miał portfel i jakieś kryptowaluty będzie sobie w stanie super przesyłać pieniądze, no to takie Mastercard czy tam Visa, no to wiadomo, oni z tego mają prowizję, tak? Czerpią prowizję za takie przesyły. A nagle może się okazać, że już nie są potrzebni. No, więc to głównie chodzi tutaj o sprawy finansowe, tak, że państwo z jednej strony powinni się do tego przyłożyć, bo nie dość, że to jest bardzo duża oszczędność dla państwa, tak, jeżeli wprowadzą technologię blockchain. No, oczywiście banki i państwa już testują te technologie, ale się do tego w wielu przypadkach nie przyznają. Ale zamiast się do tego przyłożyć, aby stworzyć możliwości, żeby naprawdę powstały firmy, żeby ten biznes zaczął się kręcić, bo wiadomo, że z tego będą mieli bardzo duże dochody, bardzo duże podatki, to oni na początku wolą no, bardziej to blokować, zakazywać. No i niestety minusowym takim skutkiem tego wszystko jest to, że świetni programiści, którzy są z Polski, i świetne polskie startupy wynoszą się za granicę, rejestrują firmy w innych krajach, tam gdzie mam naprawdę jakby przychylne oko ze strony rządów i państw, które pozwalają na to i są jakby no, bardzo pozytywnie do tego nastawione, a uciekają z Polski, gdzie ludzie nie chcą się zainteresować tematem, tylko chcą to szybko ukrócić, tak? Chcą, żeby było tak, jak jest. Mhm. A niestety no, rozwój technologiczny i tak się rozwinie. Nawet jeżeli nie w Polsce, to inne kraje zaczną z tego czerpać korzyści, inne też to podłapią, no bo wiadomo, chodzi o pieniądze, no i to jest taka chwilowa taka walka, tak, żeby blokować ludzi, ostrzegać, uważajcie, to jest niebezpieczne, to też jak ja słyszę to właśnie ten tekst, że to jest finansowanie terroryzmu albo pranie pieniędzy, tak, ja tak się zastanawiam na teraz jak, w jaki sposób terroryści się finansują, nie wiem, truskawkami się wymieniają, nie? Wiadomo, że czy to waluty, czy to złoto, czy nie wiem, no, czy kryptowaluty, czy nie wiem, kozami się będą wymieniać, no to i tak się będą finansować, nie? No. To jest takie właśnie taka gadka, tylko nie, żeby ludzi odstraszyć, żeby się bali, żeby siedzieli dalej, trzymali pieniądze na lokacie, żeby się nie wychylali, nie? Niech będzie tak, jak jest. Tak czy owak, to jest nieuniknione, te zmiany już się dzieją w tym momencie, także warto się na pewno zainteresować właśnie tym głębiej, pośledzić, zobaczyć, choćby nawet jeżeli nie będzie się inwestować w te instrumenty, czy waluty, czy inne, to dobrze jest wiedzieć, co się dzieje na rynku, prawda? Bo tak, to będzie super, dotyczyło właśnie nawet każdej działalności naszego życia. Czy jesteśmy na etacie, czy jesteśmy biznesmenami, cokolwiek nie robimy, będziemy dotknięci tym tematem.
Tak, właśnie to jest to, że to nie o to chodzi, że każdy od razu ma się tam zainteresować, śledzić informacje, inwestować pieniądze i patrzeć, czy to wzrośnie, czy to spadnie, tylko żeby przyjść do wiadomości, że już jest taka technologia. Właśnie ja to potwierdzam. Według mnie jest to przełom, tak jak kiedyś był internet, tak? Niektórzy kiedyś mieli jakieś zwykłe modemy, które ledwo działały i nie sądzili, że w ogóle będzie internet, jak świat zmienił internet. Teraz wchodzi właśnie ten etap blockchainu, tak? Czyli jakby ta nasza technologia już zaczyna być przestarzała, zaczyna wchodzić kolejna technologia i warto się interesować, aby później się nie okazać, że nasz zawód już nie jest w ogóle potrzebny, że trzeba się przekwalifikować, bo oczywiście można to zrobić. Jak ja czasami, że na szkolenie słucham tych trenerów, którzy robią różne rodzaje szkolenia albo z rozwoju osobistego, albo z biznesu, to wiele osób naprawdę wykreowało swoją markę i swój biznes w ciągu 5 lat, tak? No ale wiadomo, no, że jak taksówkarze, tak? Obudzą się nagle Uber wszedł, to nie zdążysz się w 5 lat nagle przekwalifikować i stać się ekspertem w innej branży. Więc warto obserwować, co się dzieje, jak zaczyna nasza być technologia wypierana przez nową, jakie pojawiają się nowe możliwości i albo to właśnie w kwestii zarobkowych, żeby zainwestować i się dorobić na tych nowych technologiach, albo wykorzystać to w biznesie, który obecnie prowadzimy, albo zobaczyć, czy nasz zawód jeszcze ma przyszłość za parę lat. No to... Każda ta informacja jest cenna właśnie. Każda ta informacja pomaga nam zrozumieć, co się będzie działo de facto, jaka będzie przyszłość. I teraz w tych czasach, kiedy właśnie tyle różnych projektów tak szybko posuwa się do przodu, ten rozwój następuje tak bardzo szybko, my musimy właśnie nadążać nad tymi zmianami, żeby wiedzieć, co się... Fajnie, jak ostatnio byłem w Londynie na szkoleniu i tam był taki poruszany temat zawody przyszłości. Tam były poruszane niektóre zawody. Niektóre takie bardziej, bardzo takie odległe, a niektóre na takie jakby powiedzieć na wyciągnięcie ręki. I mi to się też bardzo to spodobało, bo ja tam w niektórych rzeczach już się bardzo odnajdywałem, tak, już się widziałem. Dla niektórych osób pewnie, którzy w ogóle nigdy nie słyszeli, bo też spotkałem się takie z osobami, a co to jest w ogóle Bitcoin, co to są kryptowaluty, tak, kompletnie zieleni są, tak. Dla nich niektóre takie zawody przyszłości wydają się taką totalną abstrakcją, tak, jak jakieś latające samochody, tak. Mnie to nie czeka. No ale widząc to, jak naprawdę, jakiego to tempa nabiera, ja naprawdę widziałem, że te zawody przyszłości, niektóre mają naprawdę prawo bytu. I to będzie pewnie szybciej, niż nam się wydaje. Dobrze, Adam, no to myślę, że omówiliśmy ten temat dosyć szczegółowo. Półtorej godziny rozmowy to chyba wystarczy dla każdego, jeśli chodzi o ten temat. A jeśli ktoś chciałby więcej od ciebie, to polecam właśnie twoją stronę investor-online.com albo twój profil, który też właśnie polecimy w linku pod spodem. Na pewno twój newsletter też może być interesującą opcją. Tym bardziej, że mówisz, że właśnie te czytasz różne rzeczy, uczysz i na tej podstawie dzielisz się z ludźmi tym, co, jak ty to rozumiesz. Więc polecam na pewno również tą opcję. Oczywiście jak się spotkam na jakichś eventach, na jakichś wydarzeniach, szkoleniach, to oczywiście ja tam zawsze staram się poznać jak najwięcej ludzi się da, ale wiadomo, że czasem nie ma możliwość, jak jest kilkaset osób, dlatego jeżeli ktoś mnie tam zobaczy na jakichś eventach, to jak najbardziej, niech podejdzie, się przywita, będziemy mogli porozmawiać na ten temat trochę więcej. Super, dzięki Adam. Również dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Biznes Cafe Podcast, w którym gościliśmy Adama Pysza, który podzielił się z nami informacjami na temat inwestowania na rynku kryptowalut. Powiedział o tym, co to jest kryptowaluta. Oczywiście na pewno jest więcej informacji, być może masz jakieś pytania. Nie wahaj się zadać je pod tym materiałem. Od razu dam znać Adamowi, że takie pytania się pojawiły. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z nim poprzez jego stronę internetową investor-online.com. Zachęcam cię, jeżeli masz pytanie, jeżeli masz wątpliwości, skorzystaj z tej możliwości, że możesz porozmawiać z ludźmi, którzy być może są gdzieś dalej, być może mają dostęp do informacji, do których ty jeszcze nie dotarłeś. Jeżeli ta rozmowa dzisiejsza, ten odcinek dał ci wartość, pomógł ci w jakikolwiek sposób, być może podjąć decyzję, a być może pomoże ci później w twojej drodze do inwestowania i widzisz, że ktoś jeszcze oprócz ciebie może z tego skorzystać, może twoi znajomi, może inni ludzie, którzy są wśród twoich słuchaczy, odbiorców, być może twoi klienci, podziel się tym odcinkiem.
Podziel się tym odcinkiem, niech oni też z tego skorzystają. Wystarczy, że udostępnisz ten materiał na Facebooku, udostępnisz go na YouTubie, roześlesz go e-mailem, być może dasz znać po prostu znajomym w Messengerze: hej, słuchaj, jest tu odcinek dla ciebie, bo wiem, że się interesujesz kryptowalutami, być może wyraziłeś jakieś zdanie na ten temat. Tutaj jest pewien podcast, których powinieneś przesłuchać. Taka prosta wiadomość spowoduje to, że dasz innym ludziom dostęp do fantastycznej wiedzy, za co będą ci wdzięczni. Ja również będę ci wdzięczny za to, że propagujesz to dalej, to co robię, to co nagrywam i to czym się dzielę i dzielą się moi goście, dlatego że wszyscy będą z tego korzystać. Zapraszam cię serdecznie w takim razie. Biznescafe.uk to jest tam, ta główna strona, na której możesz znaleźć również przycisk do subskrypcji i możesz wpisać swoje dane, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, a wtedy będziesz na mojej liście kontaktów, do której wysyłam informacje na temat kolejnych odcinków. Zapraszam cię serdecznie do kolejnego odcinka Biznes Cafe. Tymczasem życzę ci wspaniałego, udanego dnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.